No i tak jak się tutaj spotykamy, tak jak się teraz mnie słyszycie i ogólnie się słyszymy, to jest no ostatni raz. Ale na szczęście nie ostatni raz w historii kanału. Witam serdecznie na w tej chwili odcinku SuperVesa Podcastu, podsumowaniu kolejki, podsumowaniu 33. kolejki, które zarazem jest w tym sezonie ostatnim podsumowaniem kolejki w takiej formie i najprawdopodobniej ostatnim na kanale w takiej formie, jakiej teraz to słyszycie. Od nowego sezonu planuję coś zmienić, także jeżeli chodzi o ten wstęp, jest on trochę inny niż zazwyczaj. 33. kolejka, kolejka przedostatnia, kolejka ostatnia przed Multiligą, której omawiać niestety no nam nie przyjdzie. Jeżeli chodzi o tę 33. kolejkę, to już mniej więcej wszystko wiemy, co się wydarzyło, co właściwie zostały tylko dwie niewiadome tak naprawdę, bo Legia Warszawa na 99% już sobie potwierdziła, chyba nawet na 100%, że w pucharach zagra. Wiemy też, że mistrza będą walczyć Jagiellonia i Śląsk, to już wiedzieliśmy po kolejce ostatniej. Praktycznie zostały nam tylko dwie niewiadome do rozstrzygnięcia, czyli właśnie mistrz, a także ostatni spadkowicz, jeszcze ewentualnie jakieś roszady między miejscami, które mają wpływ co najwyżej tylko i wyłącznie na finanse klubów. Nie ma tutaj za bardzo też owijać się w bawełnę. 33. kolejka, podsumowanie kolejki. Bodajże 52. odcinek podcastu, jaki nagrywamy. Ja się nazywam Michał Wawrzyniak, to jest SuperVesa Podcast, jak powiedziałem. Moimi dzisiejszymi gośćmi są Filip Pukielewicz z MKS Zagłębie.pl, a także Radio Luz. Witam Cię, Filip. Hej, dzień dobry. Jest z nami także Mateusz Perek, Matchday.pl. Witam Cię, Mateusz, także. Cześć, witam. A także Dominik Stachowiak, komentator Radia Gol, GB Vision, a także podcast po komentatorsku. Witam Cię, Dominik, także. Cześć, witam. No to zaczniemy sobie może od tego, co najbardziej elektryzowało, jeżeli chodzi o ten tydzień, czyli te dwa spotkania, które miały miejsce w sobotę. Dokładnie spotkania dosłownie rangi mistrzowskiej. Mecz najpierw we Wrocławiu, później mecz w Gliwicach, jeżeli chodzi o chronologiczność rozgrywania tych spotkań. My jednak zaczniemy od tego meczu późniejszego, czysto teoretycznie później rozgrywanego. Mecz w Gliwicach, mecz na stadionie przy ulicy Okrzei, Piast Gliwice. Podejmował Jagiellonia Białystok w arcyważnym meczu dla drugiej wymienionej drużyny, która właściwie przyjechała do Gliwic po to, żeby odrobić dwupunktową przewagę nad Śląskiem, żeby ten status quo sprzed kolejki się zachował. Mimo wszystko Śląsk pokonał Radomiaka, o czym powiemy sobie zaraz, więc tak wracając do meczu Jagiellonii. Ten mecz właściwie, no właśnie w przypadku takiego wyniku Śląska, jaki padł, no, był cały czas ważny dla Jagiellonii, mimo że już nie mogła tego mistrza sobie zagwarantować przed, można powiedzieć, ostatnią kolejką. No to i tak ten mecz, już mówię to po raz trzeci, ale był bardzo ważny. Jagiellonia przyjechała na to spotkanie trochę odmieniona, trochę inna niż zazwyczaj. Nie była to taka Jagiellonia grająca radosną piłkę, nie była to Jagiellonia, która chciałaby Wala zdominować, była to Jagiellonia, która przyjechała po remis, który nadal dawał im dzięki temu bilansowi bezpośrednich spotkań z drużyną z Wrocławia lidera, ale też za bardzo, aż nadto właśnie było widać tą, można powiedzieć, że pragmatyczność, ten styl gry, który najlepszy, no może nie, że chodzi o to, że my tu będziemy oceniać styl gry, jakim Jagiellonia zagrała, punkty to punkty, ale powiedział, że no trochę Jagiellonii zabrakło w niektórych momentach. W ataku grali zachowawczo, oddali Piastowi piłkę, mniej więcej chcieli po prostu no się wycofać i czekać na to, co Piast wykombinuje, który też zbyt dużo nie zrobił, jeżeli chodzi o to, co się w meczu wydarzyło. No i do przerwy był ten bezbramkowy remis, właściwie bezbramkowy remis, gdzie Piast był troszeczkę tym zespołem lepszym z tą optyczną przewagą bardziej, można powiedzieć, że też częściej zagrażał, ale to nie były jakieś naprawdę wybitne próby uderzeń, czy też podejścia pod bramkę Zlatana Alomerowicza. I dopiero w drugiej połowie ten mecz się zaczął rozkręcać bardzo powoli też, bo tak do 70. minuty ten mecz, to spotkanie wyglądało tak jak przed przerwą. Dopiero Michael Ameo popisał się wyśmienitym trafieniem, po prostu taka petarda poszła z jego nogi w samo okienko, że no czapki z głów, i to też mecz nam otworzyło. Wtedy Jagiellonia pokazała swoją prawdziwą twarz. Udało jej się wyrównać za sprawą Jesusa Imaza. W końcu ta piłka zaczęła być ofensywna. W końcu gdzieś się przebudzili piłkarze Jagiellonii, jak Marczuk, który no nie, początek meczu miał całkiem niezły, ale wraz z kolegami dostosowali się do poziomu całej drużyny. I no Jagiellonia wyglądała, jak wyglądała. No, mecz praktycznie, można powiedzieć, że jednocześnie bez historii, a z historią też dla Jagiellonii, no bo gol Imaza, może jednak co jak co, ale ten
to mistrzostwo zagwarantować. No, ostatecznie Jagiellonia zrównuje się punktami ze Śląskiem przez ten remis i no, czeka na tę ostatnią kolejkę, która będzie kolejką decydującą. A co wy o tym meczu powiecie? Czy uważacie, że Jagiellonia mimo wszystko, mimo tej gorszej gry, dociągnie w meczu z Wartą, która też będzie grała o coś w spotkaniu właśnie 34. kolejki? Jak zapatrujecie się na tą multiligę, tak już tak szerzej w wykonaniu Jagiellonii? Czy, no właśnie, czy Jagiellonia jest w stanie pokazać to swoje prawdziwe DNA w spotkaniu w Białymstoku, domowym spotkaniu przeciwko Warcie Poznań? Myślę, że ty, Filip, możesz zacząć na ten temat od swojej opinii. No jeśli chodzi o multiligę, no to od dawno nie mieliśmy tak ciekawego układu par, dlatego że te ostatnie multiligi to nie były zanadto emocjonujące zarówno pod kątem walki o mistrzostwo, jak i o spadek, tak jak powiedziałeś. Jagiellonia w tym meczu nie była do końca sobą i te poprzednie spotkania, kiedy się patrzyło na Jagiellonię, to dało się zauważyć, że jednak ta presja daje się we znaki, że ona wciąż, niemniej jednak myślę, że w kontekście tego spotkania z Wartą Poznań istotne było to, co się wydarzyło dzisiaj, to, że Legia ograła Wartę, dlatego że kiedy spojrzymy na układ ligowej tabeli, na to, jak to się wszystko kształtuje, no to Warta za chwilę może obudzić się, kolokwialnie mówiąc, z ręką w nocniku, kiedy nie wygra tego spotkania w Białymstoku, może nawet zlecieć z ligi. Na pewno z tego najbardziej cieszą się we Wrocławiu, bo z kolei na Śląsku nie ciąży żadna presja, tak mi się przynajmniej wydaje. Wiadomo, że we Wrocławiu dużo się mówi o tym mistrzostwie, niemniej jednak Śląsk gra z Rakowem, który widzieliśmy, pewnie o tym porozmawiamy, jak się dzisiaj zaprezentował, dlatego ja przede wszystkim pod tym względem jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało w najbliższą sobotę. Znaczy jeszcze odniosę się do tej multiligi, bo tak jak Filip powiedział, w końcu będziemy mieli tą multiligę emocjonującą, w końcu będzie wszystko się rozstrzygać w ostatniej kolejce. No i też odnosząc się do tego, co ty pytałeś, czyli jeśli chodzi o ten ostatni mecz w wykonaniu Jagiellonii, powiem tak, logika i to, że Warta Poznań potrafi wyjść na mecz dwoma bocznymi obrońcami na pozycji stoperów i Warta, no nie oszukujmy się, jest drużyną dużo gorszą od Jagiellonii. Logika normalnej piłki nożnej kazałaby nam myśleć, że Jaga pewnie sobie to mistrzostwo przypieczętuje i trzy punkty w meczu z Zielonymi zdobędzie, ale logika ekstraklasy potrafi nam powiedzieć coś zupełnie innego, zwłaszcza, że Warta, jeśli chodzi o te mecze z Jagiellonią od powrotu do ekstraklasy, wcale bardzo źle nie wyglądała i myślę, że też powalczy, bo na pewno jest w jakiś sposób nóż na gardle. Trzeba trzymać tą przewagę nad Koroną Kielce, która wynosi tylko 2 punkty i trzeba liczyć też na Lecha Poznań, jeśli chodzi o Wartę. A Jagiellonia na pewno w tym meczu z Piastem no nie była sobą i to już zostało powiedziane, no ale jak trwoga to do Imaza, tak? Specjalista od ważnych goli na wagę cennych punktów i to trafienie Hiszpana dające utrzymanie tego fotela lidera. No ale ten remis faktycznie sprawił, że pierwszy raz od sezonu 15-16 dwie pierwsze drużyny w ligowej tabeli mają tyle samo punktów przed ostatnią kolejką, więc ogromna dramaturgia i na pewno bardzo duże rozczarowanie, jeśli chodzi o Jagiellonię, która w Gliwicach po prostu nie dowiozła, bo no, trzeba powiedzieć, że wiadomo, z Piastem gra się trudno, ale to był Piast, który nie grał o nic, to był Piast, który miał pewne utrzymanie. No i trzeba po prostu z takimi rywalami w sposób bardzo zdecydowany, pewny wygrywać, a Jagiellonia przecież pokazywała wielokrotnie, że potrafi to zrobić. Oczywiście trzeba było się mierzyć z brakiem Diegeza chociażby i wystawieniem Halitiego. Trzeba było też ten wynik gonić i chwała za to, że się udało, ale prawda jest taka, że z rywalem, który nie grał nic, trzeba wysoko wygrać. Jagiellonia tego nie zrobiła i świetnie skorzystał na tym Śląsk, który swój mecz wygrał i myślę, że też w jakiś sposób podburzył trochę nastroje w szatni Adriana Siemieńca. To znaczy ja mecz akurat Jagiellonii nie miałem okazji oglądać, ale jeśli chodzi o ten wątek Superligi w przyszły weekend, no to
Też uważam i też się bardzo cieszę, że doszło do takiej sytuacji, że ta multiliga będzie o coś, bo jak dobrze wiemy, i Jagiellonia, i Śląsk mają równą liczbę punktów, walczą o mistrzostwo. No ale też sytuacja w dole tabeli jest bardzo ciekawa, no ale myślę, że do tego sobie jeszcze przejdziemy, więc. No ja mecz Jagiellonii akurat nie miałem okazji oglądać, więc tutaj jakoś się nie chcę za bardzo wypowiadać na ten temat. Okej, także przejdziemy już dalej. Poprzednio chciałem coś dopowiedzieć, prawdopodobnie ciekawego, ale się aż pogubiłem w tym, co chciałem powiedzieć. Tak czy inaczej, Jagiellonia remisuje z Piastem w Gliwicach 1 do 1. My przechodzimy do spotkania także kolejnego ważnego, tego właśnie rangi mistrzowskiej, mecz Śląska-Wrocław z Radomiakiem. Radom mecz też bardzo ważny mecz, który też tutaj dużo mógł nam powiedzieć w kontekście tego, kto tym mistrzem Polski zostanie. Śląsk Wrocław, który w ostatnich spotkaniach trochę złapał tego lepszego Śląska, złapał tego trochę jesiennego Śląska, tej jesiennej drużyny trochę nam ten Śląsk po prostu wrócił, który tak na jesień nas zachwycał i który tak na jesień punktował też w tych ostatnich spotkaniach, jak między innymi z LKS-em w drugiej połowie, czy z Krakowią. Teraz też z Radomiakiem bardzo dobre spotkanie. Właściwie nie oddali Radomiakowi prócz początku, gdzie Radomiak, zespół gości, wszedł trochę lepiej w mecz, gdzie Cichocki trafił w poprzeczkę, gdzie gdzieś tą piłkę udało się czasami momentami przetransportować pod bramkę Rafała Leszczyńskiego. No to jednak Śląsk z minut na minutę coraz bardziej się rozkręcał, coraz lepiej ta gra wyglądała, coraz śmielej podchodzili pod bramkę rywala. Po prostu wyglądało to o niebo lepiej niż na początku spotkania, a tym bardziej wyglądało to lepiej już też z perspektywy wynikowej, kiedy gola na 1 do 0 strzelił Jechor Macenko, kapitalne podanie Szwarca, zgranie Talara, no i Macenko tylko dopełnił formalności, trzeci gol Ukraińca w tym sezonie Ekstraklasy. No i właściwie no, czysto teoretycznie wiadomo, jak powinien przegrywać wyżej. Świetnie radził sobie Gabriel Kobylak, też wyjęte bardzo dobre sytuacje, między innymi Nauela, czy też właśnie Macenki wcześniej. No i ogólnie, jeżeli chodzi o pierwszą połowę, to było wszystko. W drugą znowu wiadomo, jak wszedł podobnie jak pierwszą, trochę lepiej. Gdzieś Śląsk też podobnie grał delikatnie gorzej. Już tak właściwie można było odnieść wrażenie, że no nie starają się aż tak bardzo, jak robili to przy pierwszej połowie, kiedy w tej pierwszej połowie dominowali, kiedy właściwie w tej pierwszej połowie, no może dominowanie to taka trochę może przesada, ale na pewno przeważali nad zespołem z Radomia. No i właściwie Śląsk już jednym rzutem rożnym dopiął sprawę, bo Radom, jak wiemy, był on na tyle mizerny tego dnia, że właściwie nie był w stanie wykreować sobie no żadnej takiej poważnej sytuacji, tak na dobrą sprawę. Uderzenie na Wella po rzucie rożnym właściwie można powiedzieć, że Schwarz rozpoczął ten corner na krótko, zagrał do Nauela, Nauel odegrał, Schwarz znowu mu odegrał ten świetnym strzałem. I drugi mecz omawiamy, i drugi gol taki bardzo ładny padł właśnie jeżeli chodzi o PKO Bank Polski Ekstraklasy, tym razem Matias Nauel, Hiszpan, były zawodnik Villarrealu B, idealnie po prostu strzelił, tak że Śląsk po prostu ten spotkanie wygrał 2 do 0. I mimo tego, że gdzieś Radomiak jeszcze coś tam próbował doprowadzić do jakiejś sytuacji bramkowej, próbował doprowadzić do czegoś ciekawszego pod bramką Śląska, to nie dość, że nic nie strzelił, to jeszcze wyleciał z boiska Damian Jakubik. No i też można powiedzieć, że powodem po meczu też dzisiaj, kiedy my to nagrywamy, już można powiedzieć, że zakończyła się też przygoda Macieja Kędziorka z Radomiakiem. Został on odsunięty od drużyny, od trenowania drużyny, od prowadzenia drużyny w meczach ligowych, więc to można powiedzieć, że już prosta droga do zwolnienia, które od dawna już, może nie, że powinno, ale rysowało się już właśnie, można powiedzieć, w gabinetach już drużyny Radomiaka podchodzono już do tego w Radomiu na poważnie, że to jest koniec przygody Macieja Kędziorka, że to już jest kres, że już no nic, że trener nie wzniesie już tego zespołu na wyżyny swoich umiejętności. I no, czy tak się stało? No najprawdopodobniej już tak, ale to też nie jest tylko i wyłącznie wina trenera, przynajmniej moim zdaniem. Nie wiem jak waszym, więc może zanim o tego Śląska spytam was później, to zapytam was najpierw o to, jak wyglądało waszym zdaniem to spotkanie.
czy rzeczywiście Śląsk w tym meczu, no może nie, że na pewno przeważał, ale czy waszym zdaniem dominował, czy waszym zdaniem taki Śląsk będzie w stanie gdzieś o ten mistrzostwo się zahaczyć? No ja ten, można powiedzieć, że no tak brzydko mówiąc, bubel wiadomo, jak się też zapytam, czy waszym zdaniem ten zespół już właściwie zaraz spadnie z Ekstraklasy, czy to już jednak jest rzecz, no dalej z kategorii tych rzeczy niemożliwych i gdzieś tym psim swędem wiadomo, jak się w tej Ekstraklasie utrzyma, mimo takiej gry, mimo takich wyników, no jak się na tą całą sytuację zapatrujecie? Ja może zacznę, jeśli chodzi o postawę Śląska, bo mówiłeś o tym, że Śląsk wcale nie zdominował Radomiaka od samego początku, to jakbym odbił tę piłeczkę w tę stronę, że Śląsk w żadnym de facto spotkaniu w tym sezonie nie dominował swojego rywala. Śląsk może w niektórych meczach na wiosnę, na początek, Wrocławianie starali się grać trochę inaczej niż jesienią, ale potem wrócili do tej gry z jesieni, bo to przynosiły wymierne korzyści. Śląsk jest takim zespołem, który nie potrafi grać w ataku pozycyjnym, jak większość w naszej lidze, dlatego że no po prostu tych wykonawców poza być może Erikiem Exposito, Nahuelem Leivą i kilku innych graczy także, niemniej jednak nie jest to drużyna, którą potencjał predysponuje do tego, żeby grać w ataku pozycyjnym, żeby grać wysokim pressingiem i naciskać na rywala, dlatego pod tym względem myślę, że nie ma co być zaskoczonym. Ja właśnie takiego Śląska Wrocław się spodziewałem, nie oczekiwałem niczego innego, też miałem okazję na żywo oglądać to spotkanie. I Chromaczenko wywołał jego do tam, czyli myślę, że warto kilka słów o tym chłopaku powiedzieć, bo on jeszcze rok temu był w rezerwach Śląska Wrocław i niewiele wskazywało na to, że będzie odgrywał tak znaczącą rolę. Za chwilę może być przecież mistrzem Polski. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to jest trzeci gol z rzędu w jego wykonaniu. Kiedyś o Sergio Ramosie mówiło się jako takim obrońcy z duszą napastnika i taki trochę odnoszę wrażenie, oczywiście to bardzo wyolbrzymione porównanie, ale niech Chromaczenko ma coś takiego, że da się u niego zauważyć ten ciąg na bramkę. Myślę, że w kontekście meczu Śląska-Wrocław ważne też jest to, co za tydzień i to, że pomimo tego, że pewnie porozmawiamy o Rakowie jako zespole, który kompletnie zawodzi i nie ma de facto żadnych argumentów męczy bułę swoją grą, no to warto zwrócić uwagę na to, że Raków przegrał wyłącznie jedno spotkanie przed własną publicznością i było to niedawno 0-1 z Górnikiem Zabrze w tym ligowym meczu. Poza tym Częstochowianie krótko wygrywali, dlatego tutaj też w mojej głowie kilka znaków zapytania się pojawia i jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało, ale uważam, że większa presja spoczywa na Jagiellonii Białystok w tym momencie, aniżeli na Śląsku Wrocław, pomimo tego, że gdy się zestawi między innymi wypowiedzi włodarzy Rakowa Częstochowa, nie Rakowa Częstochowa, tylko Jagiellonii Białystok i Śląska Wrocław, to mam wrażenie, że w Śląsku Wrocław jest większa pompka na Mistrzostwo Polski przed tymi ostatnimi akordami. Jak jeszcze zahaczę to Jehora Maczenko, bo o tym powiedziałeś, o tym zawodniku, że jeszcze nie tak dawno był zawodnikiem, był piłkarzem rezerw Śląska, tak samo niedawno jeszcze był w rezerwach Legii, jeżeli dobrze w tej chwili kojarzę. Też zawodnik, który zawsze gdzieś był na tym bocznym torze, zawsze zawodnik, który był no, takim po prostu głębokim rezerwowym, kimś ewentualnie, kto, no może nie chcę też się źle wyrazić, ale no takim zawodnikiem, który no gra mało, no może zapchać dziuranie, bo on nawet kiedy trzeba było, to jakoś nie wchodził. Chyba pamiętam, że paru może w meczach Legii był na ławce jeszcze jako stoper, jako zawodnik, który tam gdzieś jako młody z rezerw gdzieś się przebije do kadry meczowej przy jakichś problemach zdrowotnych, ale takie może absurdalne porównanie, ale Maczenko tak można porównywać z Josue, że może niekoniecznie jeżeli chodzi o umiejętności, ale jeżeli chodzi o kibiców Śląska, to jest zawodnik, którego, jeżeli chodzi o, gdyby ten zawodnik grał w twojej drużynie, w zespole, któremu kibicujesz, któremu właśnie człowiek kibicuje, to ten człowiek zawsze będzie tego zawodnika lubił. Nieważne ze względu na wszystko, ze względu na umiejętności, ze względu na charakter.
ale przeciwnicy nie za bardzo nim przepadają za to, że jaki jest. To też jest pozytywna cecha, że ten zawodnik sam już jako taki, można powiedzieć, lider zespołu się tutaj we Wrocławiu trochę objawia. Taki też nieoczekiwany lider zespołu, bym powiedział. Po prostu bierze zespół na barki i też widać po tej jego gestykulacji w trakcie meczu, po tym ożywianiu trybun, że to jest zawodnik, który tego Śląska może gdzieś powieść dalej, tak moim zdaniem. No ja za ten mecz w sumie chciałbym przede wszystkim wyróżnić Piotra Samca Talara, bo jak wiemy, jest taki hype w tym sezonie na Wdowika czy na Marczyka, no oczywiście w pełni uzasadniony, no a jakby nie spojrzeć, no to Piotr Samiec Talar w tym momencie ma już 14 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej, więc jest to wynik fenomenalny jak na naszą ligę. I ten mecz z Radomiakiem był też trzecim spotkaniem z rzędu, kiedy to Samiec Talar zdobył właśnie albo bramkę, albo asystę, więc w tym kluczowym dla Śląska momencie, w momencie końca sezonu, widać, że bierze tę drużynę na barki i być może, no, zobaczymy jak się potoczy ta ostatnia kolejka, ale być może wyjdzie tak, że to właśnie forma Samca Talara zadecyduje o tym, że Śląsk może ewentualnie sięgnąć po mistrzostwu. No a jeśli chodzi o sam przebieg spotkania, no to też nie powiem raczej nic odkrywczego. Śląsk po prostu był drużyną dużo lepszą od Radomiaka. Widać było, o co walczą obie drużyny, że, a może inaczej, o co walczy po prostu Śląsk, bo jak wiemy, no Radomiak już nie walczy o nic w tamtym momencie. Nie, no, że nie walczy o nic, to jeszcze to bym nie przesadzał. Cały czas mogą z tej ligi spaść. No, może jest szansa na to mała, ale jednak cały czas liczą się walce utrzymania. No właśnie chciałem do tego nawiązać, że jeszcze niby teoretycznie jest szansa na spadek, no ale ta szansa jest tak mała, że myślę, że nikt w Radomiu chyba na poważnie nie bierze tego pod uwagę, choć może to będzie błędem, no ale generalnie chodzi mi o to, że było po prostu widać w tym spotkaniu, że jedna drużyna walczy o coś, co ma na wyciągnięcie ręki, że ma jakąś presję z tym związaną, a druga niekoniecznie. No, Śląsk był po prostu drużyną lepszą, zasłużenie zgarnął te 3 punkty i no, taką ozdobą meczu przede wszystkim było chyba to trafienie na Uela, bo przez chwilę zacząłem się zastanawiać, czy nie powinno to kandydować do bramki sezonu. Znaczy do bramki sezonu to jeszcze tego bym... No na pewno gol ładny, tu nie ma co się oszukiwać, ale czy do bramki sezonu to jeszcze się okaże. Dominika, czy ty na temat meczu Śląska z Radomiakiem coś byś chciał powiedzieć jeszcze od siebie? Znaczy ja na pewno się dołączę do kącika pochwalnego Piotra Samca Talara, bo on w duecie z Rickiem Exposito jest w jednym z najlepszych duetów tego sezonu Ekstraklasy, bo razem wypracowali 4 bramki dla Śląska. Więcej ma tylko Ulwersztat z Grosickim, jeśli chodzi o współpracę 2 piłkarzy w danym klubie, więc czapki z głów za to, jak Piotr Samiec Talar się rozwija na przestrzeni ostatnich miesięcy. Też zgodzę się z tym, że Śląsk wygrał zasłużenie. Radomiak nie stanowił w zasadzie dla zespołu Jacka Megiery żadnego wyzwania. Zwłaszcza, że pierwszy celny strzał oddał dopiero w doliczonym czasie i no, ten gol na Huela może faktycznie nie do bramki sezonu, bo bramek w tym sezonie padło wiele naprawdę przepięknych i oczywiście ten gol na Huela zjawiskowej urody, ale no jeśli tego samego wieczoru Amejoł też pakuje taką bramkę, która grzęźnie w okienku, jeśli Kamil Zapolnik wcześniej potrafi wpakować przewrotkę i tak dalej, no to chyba do bramki sezonu się niestety nie zmieści, ale na pewno Nahuel też pokazał, że jest niezwykle ważnym piłkarzem dla Śląska. No i Śląsk co, zagwarantował sobie już co najmniej 2. miejsce. I trzeba powiedzieć, że to jest niesamowite, jak ta drużyna się zmieniła od zeszłego sezonu i ten mecz też to pokazał. I zasłużenie się o to mistrzostwo bije, natomiast no, tutaj problem jest taki, że Śląsk nic w swoich nogach tak do końca nie ma, bo trzeba liczyć na to, że Jagiellonia się potknie w meczu z Wartą, a na to, jak mówiliśmy, szansa nie jest jakaś zbyt duża. A co do Radomiaka, to chyba powiem coś, co wielu obserwatorom Ekstraklasy, może poza Szymonem Janczykiem, zweszło się ciśnienie na usta dla dobra całej ligi. Świetnie by było, jakby Radomiak w końcu się z Ekstraklasą pożegnał, bo ten zespół jest po prostu od góry zepsuty i co chwilę jest coś na kształt cyrku w Radomiu i
No niestety tak to wygląda i myślę, że to się prędko nie zmieni. Ja jestem na nie, jeśli chodzi o Radomiaka w Ekstraklasie, no ale są drużyny, które grają w piłkę gorzej i są bardziej kandydatami do spadku na pewno niż Radomiak. Ale przynajmniej Luka Wuszkowicz będzie miał co opowiadać po transferze do Tottenhamu, bo no to, co się tam dzieje, to myślę, że niewiele osób mu w Anglii uwierzy i że wyślą do nas jakieś specjalne oddziały, żeby to wszystko faktycznie w Radomiu zbadać. No jeżeli chodzi o Samca Talara, tak już wracając jeszcze na chwilę do tematu skrzydłowego Śląska, też się z Wami zgadzam, bardzo niedoceniony zawodnik w przeciwieństwie do takiego Marczuka, jak Mateusz wspomniał, czy też właśnie Wdowika, też robi bardzo dobrą robotę w Śląsku Wrocław, też niesamowita przemiana od gościa, który no nawet się do kadry czasami nie zdarzyło mu się nie załapać, a tymczasem on jest zawodnikiem takim wysuwającym się na pierwszy plan razem z Ericiem Exposito i Nauelem. Ale jeszcze w temacie Śląska i w temacie Jagiellonii, który omawialiśmy poprzednio, chciałem zapytać Was o różnicę między tymi zespołami, bo jak wiemy, no to nie jest jakaś naprawdę tajemnicza wiedza. No oba zespoły będą do ostatniej kolejki bić się o mistrza, ta 34. kolejka zadecyduje, kto z tej dwójki podniesie trofeum, czy Jagiellonia po raz pierwszy, czy Śląsk po raz trzeci. Śląsk jedzie na wyjazd do Częstochowy, do Rakowa, który w tej chwili przechodzi gruntowną przebudowę i kto wie, czy tam rzeczywiście nie będzie jakiegoś gorszego, nie tyle co gorszego, gorszy sezon już mają za sobą, właściwie pół sezonu, ale tam może się być nawet jeszcze gorzej niż teraz. Gdzieś takie informacje do mnie trafiają i także pewnie do innych osób, co się w Rakowie obecnie odstawia. No i też Jagiellonia, powiedzieliśmy sobie o tym, że do Białegostoku przyjeżdża Warta, która cały czas gra o utrzymanie, która no nie jest pewna bytu ligowego, która ma gorszy bilans bezpośrednich meczów z Puszczą Niepołomice, która ma tylko 2 punkty przewagi nad Koroną, która jedzie do Lecha, a wiemy, jak wiemy, no Lechowi ufać w tym sezonie, przynajmniej w szczególności na wiosnę, nie warto. No więc tutaj, jeżeli chodzi o to mistrzostwo, ta batalia będzie trwała pewnie do ostatniego gwizdka 34. kolejki tego sezonu. No i też o te różnice chciałem Was zapytać, no bo kto tym mistrzem Waszym zdaniem jednak będzie i co przemawia w tej chwili na korzyść Śląska, co w tej chwili przemawia na korzyść Jagiellonii, za tym, żeby to oni sięgnęli, właśnie ten jeden z zespołów, o którym właśnie będziemy mówić, sięgnął po to trofeum. Jak sądzicie, kto tu jest faworytem? Niekoniecznie mówię o meczach bezpośrednich, o tym dodatkowym punkcie, o tym, że Jagiellonia gra z rywalem czysto teoretycznie łatwiejszym, czysto teoretycznie i logicznie łatwiejszym. Zobaczymy rzeczywiście, jak to będzie wyglądało. No po prostu, kto zostanie mistrzem? To może ja się wyłamię teraz i zacznę i myślę, że nie powiem nic szokującego. Moim zdaniem mistrzem będzie Jagiellonia i mówię o tym od, no myślę, 2-3 miesięcy z takim pełnym przekonaniem, że to Jagiellonia zasługuje najbardziej na mistrzostwo. Jagiellonia po prostu przez cały sezon grała najładniejszą piłkę. Jeśli ten zespół potrafi wpakować 74 bramki w całym sezonie, no to też dużo to pokazuje, gdzie drugi Śląsk ma tych goli zdobytych 48, więc no też pokazuje to wszystko potencjał ofensywny obu drużyn i to, że w Jagiellonii się to rozkłada pomiędzy kilku zawodników. Jagiellonia ma kolektyw, Śląsk ma ciągnące jednostki, bo Śląsk oczywiście ma Exposito, oczywiście ma Nauela, ma Samca Talara, albo ma człowieka od czarnej roboty w postaci Petera Pokornego albo Aleksa Petkowa. Ale wydaje mi się, że jednak to Jagiellonia jest tym zespołem bardziej ukształtowanym, zespołem, który Adrian Siemieniec poukładał według swojego pomysłu i ten pomysł się sprawdza w 100%. Oczywiście te wpadki się Jagiellonii zdarzają, ale Jagiellonia z reguły gra raczej mimo wszystko równo. Raczej te zadyszki się zdarzały rzadko. Oczywiście zdarzyły się w takich momentach sezonu, gdzie zdarzyć się nie powinna. Można było spokojnie odskoczyć od Śląska i od reszty stawki. Ale faworytem jest Jaga przed tą ostatnią kolejką, bo no, gra, tak jak powiedzieliśmy już, z rywalem na papierze słabszym. Ma mecz u siebie przed własną publicznością, tam kibice na pewno są spragnieni tego tytułu pierwszego w historii i zrobią wszystko, żeby Jagiellonia po prostu była przez ich doping niesiona przez pełne 90 minut, a Śląsk, no mówię, musi też wiedzieć o tym, że musi liczyć na Wartę Poznań i nawet jeśli Śląsk wygra z Rakowem, a Warta nie urwie choćby punktu Jagiellonii, no to nie ma na co liczyć
No niestety Śląsk, nawet właśnie jeśli zdobędzie 3 punkty, to tutaj nic nie jest zależne od piłkarzy Jacka Magiery, oni mogą pokazać się z jak najlepszej strony. No ale moim zdaniem to mistrzostwo trafi po raz pierwszy w historii do Białegostoku. Ja podobnie uważam i chciałbym, żeby mistrzem była Jagiellonia, bo kapitalnie się oglądało tę kampanię w jej wykonaniu. Tak jak powiedział Dominik, niejednokrotnie można było przecierać wręcz oczy ze zdumienia, jak ten atak funkcjonuje i tak jak Śląsk Wrocław, tam mnóstwo odpowiedzialności spoczywało na barkach Rika Exposito, czy też kilku innych graczy. Tak w Jagiellonii się to znakomicie wszystko rozkładało, nie można było mieć żadnych w zasadzie zarzutów do pewnego momentu. Wiadomo, że ta końcówka, kiedy już presja jest coraz większa, mówiliśmy o tym, że Jagiellonia jest taka trochę nieswoja, ale można było jak najbardziej to przeczuwać, tego się spodziewać, że oni nie będą w stanie, mieli też małą zadyszkę w pewnym momencie na wiosnę. Niemniej jednak wydaje się, że nie ma już po niej śladu. Jagiellonia ma mecz przed własną publicznością, wszystko w swoich rękach, pewnie będzie komplet publiczności. Oczywiście, że tak jak mówiłem już wcześniej, powtórzę się tutaj, Śląsk jednak mimo wszystko, mimo że Raków jest drużyną wyżej notowaną od Warty, to ja myślę, że Warta jest mniej przyjemnym rywalem, nie bez powodu, bo nie ma zachowanego tego ligowego bytu i też będzie kolokwialnie mówiąc pewnie jeździła na tyłkach, ale no chciałbym, żeby Jagiellonia była mistrzem, bo oni po prostu na przestrzeni całej rundy, całego sezonu najbardziej na to zasłużyli i chciałoby się, żeby więcej drużyn w naszej lidze grało w podobny sposób. Ja w sumie uważam też podobnie, że to Jagiellonia sięgnie po mistrzostwo. No tutaj jak już powiedzieli moi przedmówcy, grają na własnym terenie, mają tą przewagę, że jeśli wygrają, no to niezależnie od wyniku w meczu Śląska po mistrzostwo sięgają. No i dochodzi tutaj jeszcze też fakt, że Śląsk mimo wszystko nie ma łatwego rywala, bo mierzą się z Rakowem Częstochowa, więc chociaż Raków no, nie jest drużyną, jaką mieliśmy okazję oglądać w zeszłym sezonie, kiedy tu sięgali po Mistrzostwo Polski, to dalej też nie są drużyną, którą łatwo wygrać spotkanie, więc nawet nie zdziwiłbym się, gdyby Śląsk tego spotkania nie wygrał. A więc wszystko tutaj przemawia za tym, że to Jagiellonia sięgnie po to mistrzostwo, choć nie ukrywam, że chciałbym zobaczyć niespodziankę. Ogólnie jest mi dosyć obojętne, kto sięgnie po mistrzostwo. Uważam, że to Jagiellonia bardziej zasługuje z perspektywy całego sezonu, bo też uważam, że grają ładniejszą piłkę i nawet w jednym tutaj z podcastów mówiłem, że też uważam, że właśnie zasługują na to mistrzostwo. No ale tak dla samych emocji, dla jakiejś takiej niespodzianki, chciałbym, żeby wydarzyło się po prostu coś niespodziewanego i żeby to może właśnie Śląsk sięgnął po mistrzostwo, no ale to już zobaczymy, jak będzie w ostatniej kolejce. Natomiast jeśli chodzi o takie typowanie, no to bezpiecznie postawiłbym właśnie na Jagiellonię. No ciężko byłoby mi się z wami nie zgodzić w tej kwestii. No Śląsk mimo tego, że miał świetną rundę jesienną, to wiosną zawodził i teraz to przebudzenie się na kilka spotkań nie wystarczy, żeby nagle zmienić swoją obiekcję na temat właśnie tego, kto to mistrzostwo ma zdobyć. Z całym szacunkiem do Śląska Wrocław, ale Jagiellonia na to bardziej zasługuje. Przejdziemy sobie teraz w takim razie do meczu kolejnego, do meczu rozgrywanego w sercu Łodzi. Widzę, Łódź podejmował Lecha Poznań. No i w tym przypadku wyjątkowo było się bez komedii w wykonaniu dzisiejszych gości, kiedy tego słuchacie, to wczorajszych. No pierwsza połowa była taka wyrównana, monotonna. Ogólnie jeżeli chodzi o to spotkanie, czułem, że to może być powtórka z meczu Warty z Legią, które to spotkanie mówimy sobie później, więc no tak się rzeczywiście nie stało, ale rzeczywiście było tego blisko w pierwszej części. Właściwie widzę, można powiedzieć, że parę minut miał lepszych na początku. Później ten okres Lecha, ale trochę lepszy, gdzie Welde strzelił gola, gdzie właściwie chwilę wcześniej powinien wywalczyć rzut karny, gdzie strzelił tą bramkę, gdzie chwilę później od razu po tej bramce właściwie szalonej obił poprzeczkę strzałem z dystansu.
No to chwilę później już właściwie można powiedzieć, że znowu była ta zamiana i to Lech oddał Widzewowi pole. Też Widzew z tego pola skorzystał, rzut karny na Kamilu Cybulskim. No trochę można powiedzieć, że skutki uboczne wyjścia do dośrodkowania Bartosza Mrozka niestety, no trochę pecha miał w tej sytuacji bramkarz Kolejorza, bodajże łokciem uderzając Cybulskiego w twarz. No i rzut karny na bramkę pewnie zamienił Imad Rondić. Do przerwy był remis, no a w drugiej połowie grał już właściwie tylko Widzew z przebłyskami Lecha. No właściwie Bartosz Mrozek, w tej chwili zastanawiam się, czy to będzie zawodnik kolejki, czy to jest zawodnik, którego warto nominować na tą nagrodę najlepszego piłkarza tej serii gier. Będzie mocno to walczył z Mateuszem Kochalskim, no bo właściwie ci dwaj bramkarze wypełnili swojemu zespołowi mecz. Cały czas też no, trzeba brać pod uwagę to, że Lech grał bardzo słabo i dużo tych strat było w środku pola i właściwie poza tymi kilkoma przebłyskami, gdzie na przykład Isak w końcówce oddawał strzał, gdzie były te kilka sytuacji w jednym, gdzie tam właściwie Welde w końcówce już tam w doliczonym czasie gry po prostu przestrzelił fatalnie nad bramką Gikiewicza, no to no, Lech tych sytuacji nie miał, to Widzew kreował, to Widzew miał piłkę przy nodze, dużo z tego też momentami nie wynikało, ale były jednak takie strzały jak Cybulskiego, takie sytuacje jak Sancheza z końcówki i jeszcze dużo, dużo innych, no, które nie kończyły się golami. Bartosz Mrozek był tego dnia wybitny, a nawet jak gdzieś zdarzało mu się, może nie popełnić błąd, ale być delikatnie spóźnionym, wyręczali go obrońcy, co też w ostatnim czasie nie było takie pewne. Bartosz Salamon wybijał piłkę z linii bramkowej po tym, jak Rondić przerzucił piłkę nad, jeżeli teraz się nie mylę, Rondić najprawdopodobniej przerzucił piłkę nad Mrozkiem. No także, no co o tym meczu można powiedzieć? No kompletnie mecz bez historii, mecz w stylu obecnego Lecha, mecz w stylu zespołu, który walczy o utrzymanie i przyjeżdża na przetrwanie do zespołu doświadczonego, do zespołu, który w tym sezonie, przeciwieństwem do poprzedniego, gra bardzo dobrze wiosną, gra bardzo konkretnie, trener Myśliwiec poukładał ten zespół i widać, że może nawet w przyszłym sezonie otrą się o puchary, jeżeli gdzieś kadra dojedzie, jeżeli gdzieś ta jakość piłkarska ich nie zawiedzie, no bo rzeczywiście Widzew ma teraz to takie papiery, no a Lech, jak Lech, stracił szansę na kwalifikacje do europejskich pucharów, na ten występ w eliminacjach dosłownie rok i miesiąc, czyli tak 13 miesięcy po tym, jak wyrównali stan w meczu z Fiorentiną i prawie wyeliminowali ich cierpliwą Ligi Konferencji Europy UEFA. No także to mówi samo za siebie, Lech Poznań w tej chwili jest karykaturą, jest po prostu memem i co tu można więcej powiedzieć. Mecz bez historii. No chyba, że wy macie do powiedzenia coś innego, to jeżeli tak już w kontekście tego spotkania, to co o tym meczu, jakie wnioski po tym meczu wyciągniecie, co o tym meczu sądzicie i czy można w obecnego Lecha oczekiwać zwycięstwa z Koroną Kielce, czy jednak nie? Ja myślę, że niczym odkrywczym nie będzie powiedzenie, że ten mecz był obrzydliwy do oglądania w wykonaniu Lecha, że Lecha znowu, tak jak przez ostatnich kilka tygodni, nie dało się oglądać. I Welde kładący się w polu karnym ma szczęście, że po trzeciej, czwartej próbie wymuszenia faulu nie dostał drugiej żółtej kartki za symulka. Wiemy, że takie sytuacje się już zdarzały. To jest żałosne, to jest naprawdę żałosne. Okej, strzelił tego gola, naprawdę ładnie wyszedł do piłki, potem ten strzał w poprzeczkę, ale prawda jest taka, że oglądając ten mecz, obserwując ten mecz, można się zastanawiać, dlaczego Widzew nie wygrał tego spotkania, nie wiem, rezultatem 4-1. No właśnie dlatego, że Bartosz Mrozek był w bramce i no pech chciał, że przy tym wyjściu skasował Cybulskiego i całe szczęście, że piłkarzowi Widzewa nic się nie stało, bo przydzwonił w murawę naprawdę konkretnie głową i no naprawdę wiele szczęścia, że tutaj się skończyło wszystko w porządku. Zresztą później Cybulski świetnie się prezentował, też jeden bardzo dobry strzał z dystansu. No ale tak jak powiedziałeś, Widzew grał, Lech mógł sobie popatrzeć i szczerze nie kupuję tego zdenerwowanego Mariusza Rumaka, który biega przy linii, gdzieś się irytuje na to, co się dzieje na boisku, bo tak jest właśnie obraz gry jego drużyny. Mariusz Rumak jest takim samym trenerem, jakim był 10 lat temu i Mariusz Rumak za 10 lat będzie takim samym trenerem, bo jest po prostu trenerem beznadziejnym na poziom ekstraklasy i nie ma żadnych przesłanek ku temu, żeby to się miało zmienić. Dobrze, że ta przygoda się kończy. Szkoda, że tak późno i szkoda, że w ogóle się zaczęła ponownie. No i tyle. No, Lech jest z tobą. Lech zatoczył koło. Znów się nie kwalifikuje do pucharów. Po 2 latach naprawdę sukcesów, bo Mistrzostwo Polski i ćwierćfinał Ligi Konferencji, a teraz
sezon na straty i przyszły, myślę, podobny. To może tak podobnie to wyglądać, bo zobaczymy, jak ta kadra kolejorza się przemebluje po sezonie, bo ptaszki ćwierkają, że odejdzie paru zawodników, a Nils Frederiksen mówi, potrzebujemy 2-3 wzmocnień. No to jestem ciekaw, kim on chce tę drużynę łatać i kogo sobie ze swoich żołnierzy ściągnie. Ja światełka w tunelu daleka nie widzę, ale to już pisałem kilkukrotnie, czy mówiłem w różnych programach, że póki Tomasz Rząsa jest w Lechu i póki Piotr Rutkowski bawi się w dyrektora sportowego, nie znając się kompletnie na piłce, w Lechu dobrze nie będzie w żadnym innym aspekcie niż w zielonym Excelu, więc tyle ode mnie. Ja trochę pewnie krócej niż Dominik, ale podpisuję się pod tym, co powiedziałeś. No Lech zapłacił za tę naiwność, że Mariusz Romak będzie w stanie cokolwiek zrobić, bo od samego początku każdy trzeźwo myślący był przekonany. Myślę o tym, że Mariusz Romak to jest jakiś wybór totalnie absurdalny, który w żaden sposób się nie tłumaczy, trudno na próżno szukać jakichkolwiek takich pomysłów, jakie mogły zajść procesów myślowych, żeby w ogóle na tegoż koniowca postawić, bo przecież on odbił się od kilku innych drużyn, nigdzie nie zrobił tak naprawdę kroku naprzód, jest tą samą osobą, tak jak wspomniał Dominik, którą był 10 lat temu i pewnie gdyby zostawiono Johna van der Broma, bo ja wiem, że o Johnie van der Bromie też się mówiło dużo negatywnego pod koniec, ale tak na dobrą sprawę dzisiaj, gdybyśmy mieli się nad tym pochylić, zastanowić, to ja myślę, że nawet lepszą opcją byłoby być może dogranie tej kampanii z Johnem van der Bromem. Poczekanie i wtedy... Gorzej by na pewno nie było. Gorzej by na pewno nie było. Tak jak mówisz, myślę, że no tutaj pod tym względem w Lechu Poznań najgorsze jest to, że liczą się tabelki, w Excelu liczy się to, co na koncie klubu, a niekoniecznie włodarze Lecha Poznań mają krapkę na to, żeby coś wygrywać i to jest najgorsze, bo Lechem Poznań żyje cała Wielkopolska, Lech Poznań jest chyba jedną z największych, o ile nie największą społecznością i te apetyty zawsze, niezależnie co się dzieje, są rozbudzone, a właściciele Lecha Poznań niekoniecznie mają ochotę na to, żeby być takim klubem, który będzie co roku coś wygrywał. Nie, tam ma być po prostu promowanie wychowanków, ma być sprzedawanie ich za duże pieniądze, ma być wszystko się zgadzać pod kątem finansowym, a ostatecznie tak naprawdę dla tak dużego klubu, jakim Lech Poznań jest, powinny liczyć się rezultaty odnoszone pod tę drużynę. No, chcąc nie chcąc, wygląda to tak, jak wygląda i bliżej do Lechowi, może nie aż takiej skali, ale bliżej Lechowi jednak do Zagłębia Lubin niż do takiej Legii Warszawa, czy nawet Rakowa Częstochowa z ostatnich lat. No i to jest delikatnie przerażające, nawet tyle co delikatnie, jest to mocno przerażające w kontekście tego zespołu, tego jak ten zespół wygląda. Nie wiem, co jest z tym Lechem nie tak, ale to jest po prostu też śmieszne, że taki zespół jak wielki jak Lech, jak mówicie, z taką dużą bazą kibicowską, z takim dużym też budżetem, nie potrafi zagrać więcej niż dwóch dobrych sezonów pod rząd. To jest też na pewno duży kamyk do, nawet nie do, co do ogródka, do ogrodu. Taki nawet nie tyle jeden duży kamyk, a takie jakieś pięć do ogrodu Piotra Rutkowskiego i całego zarządu. No to także myślę, że na temat meczu Widzewa z Lechem już powiedzieliśmy wszystko, nie musimy się bardziej rozwodzić. Lech, wiemy jakim zespołem jest, wiemy jak sobie radzi, nie wiemy jak sobie będzie radzić w przyszłym sezonie, ale zobaczymy, bo skład pewnie będzie bardzo podobny do tego, co teraz i co z tego wyczaruje Nils Frederiksen, to się okaże. Przechodzimy do spotkania Górnika Zabrze z Puszczą Niepołomice, też spotkanie ważne, też spotkanie dla obu zespołów cały czas o coś, bo Górnik przed tym meczem jeszcze liczył się w walce o europejskie puchary. Puszcza cały czas w walce o utrzymanie. No i ten remis, który się przytrafił, no co by nie mówić, już skreślił obu. Znaczy, no Puszcza co prawda jeszcze utrzymanie walczy, bo tak jak wiadomo, 37 punktów, 2 punkty przewagi nad Koroną, to jeszcze nie jest najgorsze położenie, jeszcze tym bardziej, że
z Wartą Poznań, czyli z zespołem, który ma tyle samych punktów, co właśnie Puszcza, a Warta, jak mówiliśmy, jedzie do Jagiellonii i do Białegostoku, prawdopodobnie na fetę mistrzowską, być może też na mecz. No to co by nie mówić, Puszcza Niepołomice już teraz można powiedzieć, że jest tak jak Radomiak, prawie pewna utrzymania, zostały tylko dopiąć formalności. No ale już stricte o samym spotkaniu, no przed tym spotkaniem nagrywaliśmy na moim podcaście także zapowiedź tego spotkania, gdzie Dawid Dreszer i Bartek Marcinkowski wymienili, zatypowali wynik i oczywiście jak się okazuje obaj trafili z tym wynikiem 1-1, który typowali, bo to był taki mecz zamknięty trochę, też ze względu na to, że Puszcza nastawiła się na to, iż Górnik będzie grał piłką, a oni będą tylko kontrolować, tak w swoim stylu dawać długie piłki, no to trochę się przeliczyli i musieli w tym ataku pozycyjnym trochę się pomęczyć, na czym Górnik też skorzystał, no bo mógł, co by nie mówić, kontrolować zespół z Niepołomic, zespół, który musiał wyjść wyżej, zespół, który w takim ustawieniu nie czuje się komfortowo, też ze względu na to, że Dani Paczeko wyleciał na samym początku spotkania. Gdzieś udało się szybko, no może nie szybko, ale udało się strzelić gola. Adrian Kapralik wykorzystał w końcu swoją sytuację, w końcu właściwie nawet w dzień jego ogłoszenia powołania do kadry Słowacji, być może na Euro, być może jednak tam się nie pojawi piłkarz Górnika cały czas, bo nie wiadomo, czy będzie też wykupiony ze swojego macierzystego zespołu. No jednak jedną z tych sytuacji, którą miał, skończył i do przerwy Górnik po takim nędznym, nudnym meczu prowadził. No i gdzieś jeszcze w drugiej połowie to Puszcza, można powiedzieć, że po tym jak w pierwszej połowie nie za dobrze grała w ofensywie, gdzieś chciała się przyłożyć, chciała gdzieś tą defensywę Górnika rozciągnąć, gdzieś tą defensywę Górnika zaskoczyć. Było blisko, a nawet musiało być 2-0 dla Górnika po tym jak Łukasz Podolski podał fantastycznie do Kapralika, ale tym razem Słowak no, zakłopotał się w sytuacji sam na sam z Oliwierem Zychem, nie wiedział co może zrobić. Skończyło się na tym, że tego gola nie było, to sytuacja była po prostu zmarnowana i gdzieś to się później zrewanżowało. Puszcza po dośrodkowaniu rzutu rożnego, dokładnie chyba Lidzin Hian dośrodkowywał w pole karne rezerwowy, Jakub Bartosz dołożył głowę w taki sposób, że piłka poleciała wręcz idealnie w dalsze okienko bramki Daniela Bielicy, było 1-1. No i takim wynikiem mecz się skończył. Gdzieś jeszcze w końcówce Górnik miał piłkę meczową, Emik Janża oddawał strzał z bliska, obronił go Zych, gdzieś jeszcze chwilę wcześniej wyleciał Thiago Rodriguez za czerwoną kartkę właśnie na Janży za no, nieodpowiednią reakcję na faul. Właśnie przed chwilą Słoweńca, który chwilę wcześniej Brazylijczyka wchodzącego z ławki faulował, ostatecznie remis, ostatecznie no Puszczę może delikatnie to cieszy w kontekście, nawet w przypadku tych rezultatów innych zespołów, wiadomo jak w końcu przegrał, Warta też, więc jakkolwiek Puszcza no cały czas jest w tej sytuacji, można powiedzieć, że postawiona w dobrym położeniu. Natomiast Górnik z racji tego, że czysto teoretycznie może się jeszcze zrównać z Legią punktami, to traci szansę na przepustkę do Europy, traci szansę na kwalifikacje do europejskich pucharów, też ze względu na to, że oba mecze z Legią przegrał i ten bilans bezpośrednich spotkań jest gorszy. A jeżeli chodzi o spotkanie Górnika z Puszczą, co o tym meczu powiecie? Myślę, że Dominik, ty możesz zacząć. Myślę, że ten mecz nam uświadomił, jaką drużyną jest Górnik, bo chyba na początku maja wszyscy się trochę daliśmy nabrać na tego Górnika i po tym jak Górnik wygrywał mecz za meczem, wygrywał ze Śląskiem, z Rakowem i się gdzieś niespodziewanie włączył do tej walki o puchary, nawet o tytuł, trzeba tak powiedzieć matematycznie. No a potem przyszedł mecz z Krakowią i parodia futbolu w wykonaniu Górnika i wszystko wróciło do normy. No ale zwycięstwo z Puszczą było niezbędne, tak? Już niezależnie od tego, czy Górnik walczył o trzecie miejsce, o jesień w eliminacjach do pucharów, lato w zasadzie w eliminacjach do pucharów, no ale wylatuje Paszeko i no, zamach na nogi Wojciecha Hajdy, tak można powiedzieć, absolutnie zasłużona żółta kartka. Czerwona kartka oczywiście. No ale ta reakcja mnie zaskoczyła, jeśli chodzi o Górnika, bo Puszcza nie potrafiła sobie stworzyć żadnej dogodnej sytuacji pod bramką Bielicy przez naprawdę długi czas.
Świetna była ta akcja Podolskiego, kiedy podawał do Kapralika, bardzo dobre wykończenie. I też Kapralik pokazał, że jest bardzo ważnym piłkarzem dla Górnika i myślę, że dla dobra całej ligi fajnie by było, gdyby został w Ekstraklasie w przyszłym sezonie. No i tak naprawdę później po tym przerwaniu meczu w 65 minucie, kiedy kibice odpalili racę, no to Puszcza zaczęła trochę lepiej jednak grać się w piłkę. Oczywiście to dalej jest ta sama Puszcza i wiemy, jak strzeliła gola. Musiała go strzelić po stałym fragmencie. Musiał strzelić tego gola nominalny obrońca Jakub Bartosz. I myślę, że tutaj Puszcza też podsumowała po raz kolejny swoją ambicję. To, że zawodnicy Tomasza Tułacza gryzą trawę w każdym meczu i naprawdę wielki szacun za to, jak to wygląda. Że te stałe fragmenty są opanowane do perfekcji. Nie jest tak, jak, nie wiem, mówił Mariusz Rumak, że oni grają na chaos i gdzieś sobie ta piłka spadnie. Nie, to są warianty, które są wypracowane i oni tymi wariantami stałych fragmentów są w stanie sobie zagwarantować utrzymanie w Ekstraklasie, bo tak trzeba to powiedzieć, że gdyby nie te stałe fragmenty, to Puszcza dzisiaj byłaby już pewnie przyklepanym trzecim spadkowiczem zaraz obok Ruchu i ŁKS-u, a my patrzymy na drużynę z charakterem, drużynę, która pisze fajną historię, która potrafi urywać punkty z dość niezłymi rywalami, bo potrafi wygrać z Lechem Poznań, abstrahując już od tego, w jakiej formie jest Lech, zremisować ze Śląskiem Wrocław, zremisować z Rakowem, z Legią, z Zagłębiem, naprawdę dobrze się prezentować, przyzwoicie na tle dużo lepszych na papierze rywali i ja się bardzo cieszę z tego punkciku wywalczonego przez Puszczę i tego, że to utrzymanie się przybliża. Oczywiście jeszcze ta czerwona kartka dla Tiago się pojawiła w końcówce, ale no wtedy po prostu to się wszystko wyrównało. Jedyne, czym jestem zawiedziony, to tym, że Puszcza nie poszła szybciej, grając w przewagę od 20 minuty po bramki, bo na pewno to by znacznie nam rozkręciło ten mecz, a tak to takie spotkanie nam się zrobiło, myślę, bez większej historii i dość do przemilczenia, tak myślę, oprócz tego, że Górnik no, wypisał się z walki o europejskie puchary w przyszłym sezonie. Tak, mówił Tomasz Tułacz po tym spotkaniu, że to ta kartka trochę wybiła jak gdyby z rytmu jego zawodników, którzy nie wiedzieli, jak zareagować, grając w wodę. Jeśli chodzi o zespół Puszczy Niepołomice, to myślę, że nie tylko mnie ta ich historia cała i też to, jak grają, bo jeżeli spojrzymy na te drużyny, które liczą się cały czas w rywalizacji o zachowanie ligowego bytu, no to, co by nie mówić, myślę, że patrząc właśnie na Puszczę, może się to podobać, to, że oni potrafią grać sposobem niekoniecznie podobnie do innych drużyn, prezentują się naprawdę fajnie, przyzwoicie, mają wypracowane te schematy, o których mówił Dominik, gdzie niektórzy mogą temu umniejszać, ale to by nie mówić, nawet Mariusz Rumak, tak jak mówił chociażby na tej konferencji prasowej, myślę, że to się może podobać i nie warto gdzieś tam spychać na margines tej pracy, którą wykonuje pod tym względem trener Tomasz Tułacz i spółka. Co do Górnika Zabrze, to ja jednak myślę, że to może nawet i lepiej, że Górnik wypisał się z tej walki o Europę, dlatego, że to nie jest na pewno drużyna, która jest gotowa na to, ażeby rywalizować o europejskie puchary. Zresztą wydaje mi się, że nie skłamię, że mówił nawet o tym Łukasz Podolski, że na to, żeby grać w Europie, trzeba być organizacyjnie gotowym, a Górnik niewątpliwie nie jest. Tam dużo zmian. Wiadomo, że jeśli chodzi o zabrzański magistrat, no to zmieniła się prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Królik odeszła i to dla Górnika na pewno bardzo, bardzo dobre wieści. Górnik i tak gra znakomity sezon. Jan Urban udowodnił tą kampanią, że to jak niegdyś go potraktowano
przy jego poprzednim pobycie zrobił, że to była pomyłka, że to on miał rację, bo Górnika naprawdę ogląda się bardzo fajnie, mimo że od kiedy się pojawiły te głosy, że oni może faktycznie zaczną grać, to też ta presja wydaje się, że tutaj odgrywała niebagatelną rolę, że oni może zaczną walczyć o mistrzostwo, albo nawet albo europejskie puchary, albo mistrzostwo, no to te wyniki się pogorszyły, ale no dla Górnika na pewno taka kampania, która jest naprawdę przyzwoita, może się podobać i jest dobrym punktem wyjścia, kiedy też zajdą zmiany w klubie, bo one są nieuniknione. Pewnie teraz będzie też pod kątem finansowania, znalezienia nowego podmiotu, który będzie ten klub finansował, bo wiadomo, że toczą się też różne rozmowy pod kątem zmiany właściciela lepiej i zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Jeśli chodzi o ten mecz, no to mam trochę taki osobisty dylemat, czy się cieszyć z tego rezultatu, czy nie, bo z jednej strony no bardzo satysfakcjonuje mnie, że Puszcza dzięki temu remisowi mocno się przybliżyła do zostania w Ekstraklasie, bo no wiadomo, nie jest to drużyna, która raczej w perspektywie kolejnych lat ma jakiś potencjał na rozwój i ewentualną walkę o jakieś wyższe cele, ale no jest to niewątpliwie drużyna, która tej lidze dodaje jakiegoś kolorytu, między innymi szczególnie swoimi stałymi fragmentami gry, bo ich rozegrania, chociażby nawet rzutów z autu bywają niekonwencjonalne i jakoś tak, no nie wiem, jakie wy macie odczucia, ale ja po prostu jak oglądam zawsze Puszczę, to jakoś tak sam z siebie się uśmiecham na to, jakie mają rozegrania, są to takie... Mają po prostu taki styl gry, że fajnie, że jest taka drużyna w tej lidze i dodaje po prostu rozgrywkom jakiegoś kolorytu, tak jak powiedziałem. Więc z tej perspektywy cieszy mnie ten wynik, ale z drugiej chciałbym, żeby Górnik włączył się do walki o europejskie puchary, ale tylko dlatego, żeby ta multiliga była po prostu ciekawsza. No, ja jako kibic Pogoni na te emocje w multilidze z perspektywy właśnie meczu Pogoni Szczecin liczyć już nie mogę, więc chciałbym po prostu, żeby w tej ostatniej kolejce tak z perspektywy postronnego kibica jak najbardziej się emocjonować, no a Górnik z tej walki się już wypisał, więc te emocje będą tam w jakimś stopniu mniejsze. No a co do samego spotkania, no to myślę, że już moi poprzednicy tutaj wystarczająco się wypowiedzieli na ten temat, ja nic więcej w sumie do dodania nie mam. Także no możemy teraz przeciąć wstęgą wątek spotkania piątkowego Górnika Zabrze z Puszczą Niepołomice. Podziękuję też dwóm gościom, którzy niestety muszą się z nami w tym momencie pożegnać. Filip Trokielewicz, MKS Zagłębie.pl, a także Radio Luz był z nami. Dziękuję Ci, Filip, że byłeś i że z nami porozmawiałeś o tej 33 kolejce Ekstraklasy. Niestety nie całej, ale też czas nie pozwolił. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, że byłeś z nami. Dziękuję. Dziękuję także Dominikowi Stachowiakowi, GB Vision, Radio Gol, a także podcast po komentatorsku. Jego już z nami nie ma, jeżeli tego słuchasz, dziękuję Ci także, że byłeś z nami. Teraz porozmawiamy o tych czterech pozostałych meczach, które właściwie no, nam zostały do omówienia, to jest z kronikarskiego obowiązku, niektóre przecież może niekoniecznie. Ale zaczniemy od spotkania bardzo ważnego, ponieważ mógł on nam powiedzieć, czy Korona z Kielce pożegna się z Ekstraklasą. Czy pożegna się, czy zrobi to przed ostatnią kolejką, czy dopiero po niej? Bo oczywiście cały czas Korona Kielce jest w strefie spadkowej, ale dzięki wygranej w meczu z Bruchem Chorzów, który teraz sobie omówimy, jest bliżej tego utrzymania niż dalej, gdzie ta strata punktowa do Krakowi wynosiła punktów 4 i do Puszczy Niepołomice tak samo przed kolejką, teraz wynosi do Puszczy 2. Krakowia się już utrzymała, o tym sobie porozmawiamy dokładnie za niedługo, więc o meczu Korony z Ruchem. No, mecz z gatunku tych meczów o wszystko. Było widać po Koronie i w pierwszej połowie, i drugiej, od pierwszej do 90 minuty, że ten zespół walczy o życie, że ten zespół walczy o coś więcej niż tylko o 3 punkty. Wysoki pressing, przewaga widoczna gołym okiem, właściwie ruch zneutralizowany kompletnie, mimo tego, że Bartosz Kwiecień wyglądał no po prostu bardzo średnio w tym spotkaniu, to jednak mimo tych wielu fauli tyłem, będąc
tyłem do swojej bramki, właściwie można powiedzieć, że znaczy jeżeli chodzi nie tyle co on był tyłem do swojej bramki, a właściwie tyłem do bramki Korony był Daniel Szczepan, no to jednak piłkarza Ruchu udało się Kwietniowi jakkolwiek z gry wyłączyć, właściwie cały Ruch był wyłączony. Włączony był za to Martin Remakl, który właściwie powinien mieć do przerwy hat-tricka. No nie udało się, właściwie zrobił wszystko, żeby tego hat-tricka strzelić, no zabrakło tylko precyzji, tylko tego, żeby gdzieś tutaj no, dołożyć tą nogę odpowiednio, wycelować w odpowiednie miejsce piłką i cieszyć się z bramki jednej, drugiej, trzeciej, bo właściwie tyle tych sytuacji można Belgowi naliczyć, te sytuacje mieli trochę czy dalmału. No dopiero w drugiej, można powiedzieć drugiej, no, dopiero w pierwszej połowie, w końcówce Kielczanie wyszli na prowadzenie i to nie za sprawą swojego piłkarza, a za sprawą Roberta Dadoka, który po dośrodkowaniu rzutu rożnego wbił piłkę do własnej bramki. No i Korona nie została skarcona za tą nieskuteczność, nie została, jakby to można było ująć, no nie przeżywała dramatu. Kibice byli zadowoleni, kibice mogli odczuwać względny spokój, bo Ruch nie grał nic, Ruch właściwie no, poza pojedynczymi wypadami, no, były takie jakieś akcje, które mogły się zawiązać lepiej, które mogły wyjść jakkolwiek ciekawiej, no ale okazało się, że ostatecznie Ruch no, nie ugrał nic w tym spotkaniu. Korona w drugiej połowie dołożyła jeszcze drugą bramkę i ta pierwsza, dokładnie Jewgeni Szykałka tą bramkę strzelił i ta pierwsza z dwóch wojen o życie została wygrana. No i teraz kwestia taka, czy koroniarze przy tym jednym zrywie, no właściwie przy tych dwóch, bo w tej rundzie takie dwa jedyne dobre mecze, przynajmniej w ostatnim czasie, czyli mecz Świętej Wojny z Radomiakiem wygrany 4-0, a także ten mecz z Ruchem, no na pewno są czymś pozytywnym dla kibiców i dla zespołu w ogólnie Kamila Kuzery. Czy zobaczymy ich w przyszłym sezonie w Ekstraklasie? Pokaże to mecz w Poznaniu, mecz czysto teoretycznie ciężki, jednak w praktyce nie musi się on okazać taki trudny, właściwie wystarczy tylko zagrać, no, chociaż nawet na połowie poziomu tego spotkania z Ruchem, żeby prawdopodobnie odnieść zwycięstwo przy bułgarskiej w obecnej chwili, więc kto wie, być może Korona Kielce w Ekstraklasie się utrzyma, na pewno indywidualnie jest zespół, który powinien być znacznie wyżej i będzie musiał dostać na to taką szansę. Czy dostanie? No wszystko teraz w ich nogach. Właściwie wystarczy tylko wygrać, bo wątpię, że Warta wygra z Jagiellonią w momencie, kiedy Radomiak pokona Widzew, a Puszcza pokona Piast. To jest chyba niemożliwe, żeby w takim momencie to właśnie wyszło i to się okazało. Mateusz, odnośnie tego spotkania, co ty opowiesz, jakie wnioski wyciągniesz na temat tego spotkania, co sądzisz o grze Korony i czy twoim zdaniem Korona się utrzyma w tym sezonie Ekstraklasy, czy w sezonie 24-25 Kielce będą miały Ekstraklasę u siebie? To może zacznę od tego, że trener Niedźwiedź przed tym spotkaniem w wywiadzie dla Kanal Plus mówił, że nie przyjechali tutaj, aby zrzucać Koronę z ligi, ale przede wszystkim dlatego, żeby po prostu zaprezentować się godnie, żeby zaprezentować się dobrze i zgarnąć 3 punkty. No, jak wiemy, nie udało się to i jeśli powiedział, że nie przyjechali tutaj, aby zrzucać się drużyny z ligi, to po tym spotkaniu, po tym co obejrzałem, pomyślałem sobie, no że spełnili to, bo ani trochę się nawet do tego nie przyłożyli, ponieważ no, Korona była zdecydowanie stroną dominującą. Widać było, że oni walczą o coś, a Ruch w tej pierwszej lidze już siedzi. No, Korona Kielce praktycznie, myślę, w każdym aspekcie była drużyną dużo lepszą. Wynik mógłby być nawet nieco wyższy, gdyby nie Dante Stipica. Choć zastanawiam się, jakby przebiegło spotkanie, gdyby nie anulowana czerwona kartka dla druga żółta, w konsekwencji byłaby to czerwona kartka dla Bartosza Kwiecienia, bo było to w bodajże około 60 minucie, więc przy wyniku 1-0, więc wtedy ten przebieg spotkania mógłby się diametralnie zmienić i być może narracja po tym spotkaniu byłaby inna, no a obecnie jest taka, że Korona zdobyła bardzo ważne 3 punkty w kontekście walki o utrzymanie i były to przede wszystkim 3 punkty właśnie w pełni zasłużone, bo Ruch, no
Jak żegnać się z ligą, to uważam, że może trochę w lepszym stylu niż takim, jak zaprezentowali. No, choć też wiadomo, można jakoś tutaj usprawiedliwić ich podstawę, bo nie mieli już o co walczyć, nie mieli jakiejś presji nałożonej na siebie, tylko przyjechali do Kielc, aby odbębić to spotkanie, no ale byli po prostu tłem dla Korony. No zgodzę się z tobą, mimo że całego meczu nie przyszło mi dane oglądać, a w drugiej połowie też jak sobie ją nadrobiłem, dużo się nie zmieniło. Ruch Chorzów spada z Ekstraklasy, już to było wiadome tydzień temu, mimo że już zdegradowany jechał do Radomia, tam pokazał jednak coś ciekawego, mimo że cały mecz praktycznie był gorszy od Radomiaka, to jednak okazuje się, że no jednak no ten spadek już przypieczętowany pozbawił ich jakikolwiek, może nie że chęci, ale jakiegoś większego polotu i ogólnie jakiegoś większego przyłożenia się tak, żeby dawać siebie wszystko tak już kompletnie na 100%, no nie udało się. A my przechodzimy do meczu kolejnego, do meczu, który z kronikarskiego obowiązku trzeba omówić, do meczu warty z Legią, mecz, o którym można powiedzieć właściwie, że no dla jednych spełnia ten cel minimum, dla drugich tego celu minimum nie spełnia. No bo wygrała drużyna Legii, drużyna Warty przegrała i w tym momencie Warta, tak jak już powiedzieliśmy w tym podcaście, już 55 razy, no to no, przed wyjazdem do Białegostoku nie ma co się spodziewać, że Warta no, jakiekolwiek punkty tam wyciągnie i wszystko co Warta właściwie w tej chwili musi wierzyć, czemu musi podporządkować to Lechowi Poznań i jak to wyjdzie, zobaczymy. No a o samym meczu, no Legia grała poprawnie, no miała swoje sytuacje podbramkowe, ale brakowało dokładności, brakowało precyzji, brakowało pomysłu na skończenie akcji. Generalnie można ich pochwalić za występ w obronie, bo Warta właściwie też żadnej sytuacji sobie nie wykreowała. Właściwie oba zespoły fajnie grały w defensywie, ale w ataku brakowało tego czegoś. I Legia właśnie miała tą jakość. Legia miała tą jakość w postaci Żozułek, który idealnie wrzucił na głowę Pankowa. Miała też tą jakość w postaci Wszołka, w postaci Głala, którzy dobrego meczu co prawda nie grali, ale rzeczywiście pojedynczymi momentami mogli zrobić różnicę i zdarzało się, że obrońcy Warty mieli problemy z dwoma zawodnikami, w szczególności w pierwszej połowie. Wszołek miał parę takich sytuacji, gdzie miał trochę więcej tego pola wolnego przed bramką Adriana Lisa, w tym przypadku, który kontuzowanego globalnego na rozgrzewce przed spotkaniem zastąpił. No i co tu można więcej powiedzieć? No, Legia strzela gola, Legia utrzymuje po prostu to zwycięstwo, Legia utrzymuje to prowadzenie i zapewnia sobie europejskie puchary w tym momencie, no bo nawet gdyby Górnik wygrał to spotkanie z Pogonią, a jak Legia przegrała u siebie z Zagłębiem Lubin, to dalej i tak Legia jest na miejscu numer 3, ponieważ Górnik no, przegrywał rywalizację z Legią, tymi meczami bezpośrednimi, to już przy okazji meczu Górnika mówiłem, także no jeszcze mogę wspomnieć o Warcie w sumie, bo Warta bardzo dobrze grała w obronie przez dłuższą część spotkania. Skomplikowała sobie walkę też o utrzymanie, no i bez Adama Zrelaka znowu, który w meczu z Puszczą zszedł przedwcześnie, chyba bodajże w okolicach 30 minuty. No przepaść między Zrelakiem a Eppelem jest ogromna, widać to gołym okiem, ktokolwiek by włączył choćby jeden mecz Warty, gdzie grał Eppel, jeden mecz Warty, gdzie grał Zrelak, to po prostu widać. No Dario Wisinger też nie jest napastnikiem takim typowym jak Zrelak, który, no co prawda Wisinger dużo biega, ale to nie jest też ta sama jakość i nie jest to też ten sam styl, ten sam, można powiedzieć, nie ma tych samych cech, nie ma tych samych plusów Chorwat, takich jakie ma Adam Zrelak. Bardzo szkoda tej kontuzji, bo przy takiej formie Zrelak mógł w tym meczu coś ukłuć, mógł spowodować, że Legia tych trzech punktów nie zgarnie i będzie jeszcze ciekawie. No a tak się okazuje, że nie dość, że Zrelak no, nie grał w tym meczu, to jeszcze prawdopodobnie na Euro też się nie załapie. Jak wiemy, Adrian Kapralik w kadrze Słowacji jest. Czy będzie ostatecznie powołany, to się okaże, ale Zrelak też miał takie szanse po tym, jak wyglądał ostatnio dobrze w tych spotkaniach Warty Poznań, też hat-trick z Stalą Mielec, te gole między innymi z Zagłębiem, czy też wywalczony, można powiedzieć, samobój Bejgera w starciu ze Śląskiem. No, Zrelak nawet jak tych punktów koniecznie nie dawał, dawał jednak liczby i też dawał dużo przebiegniętych kilometrów w pressingu, no to jednak i ogólnie przebiegniętych kilometrów, bo to zawodnik, który dużo jak na swoje możliwości czasami zdrowotne robi. No niestety w tej chwili Adama Zrelaka no prawdopodobnie nie zobaczymy w ostatniej kolejce, chyba że coś się niesamowitego wydarzy.
A czy warte zobaczymy w Ekstraklasie, też jest sprawa wątpliwa. Wszystko zależy od tego, jak poradzi sobie Lech, a wątpię, że Lechowi będzie chciało się nawet z Koloną Kielce jakkolwiek zmotywować. Co ty, Mateusz, powiesz o tym meczu? Jak ten mecz widzisz, jak ten mecz oceniasz? I ocena twoja, jeżeli chodzi o szansę na utrzymanie Warty, jaka jest? Jak duża, jak mała? Czy widzisz Wartę w przyszłym sezonie w Ekstraklasie? Zacznę może od tego, że powiedziałeś, że ten mecz był bardzo niedokładny z obu stron, no i myślę, że potwierdziłbym to, a takim idealnym potwierdzeniem byłoby tutaj przypomnienie dwóch sytuacji. Pierwszą z nich było zagranie krzyżakiem Josue w środku pola, może nie do końca w środku pola, było to tak mniej więcej pod polem karnym Warty Poznań, no ale było to zagranie kompletnie bezsensowne, kompletnie bez jakiegokolwiek pomysłu, tylko takie no, zagranie typowo pod publiczkę, bo było to podanie, myślę, na 2-3 metry. Więc nie wiem, co Josue miał w głowie. No i oczywiście warto zaznaczyć, że było to podanie niecelne, więc dlatego tutaj przypisuję do tej niecelności, do tej niedokładności w tym spotkaniu. A drugim takim przykładem była sytuacja Macieja Rosołka z końcówki spotkania, kiedy to wszedł w pole karne, miał sytuację, w której mógł podawać do środka, nie pamiętam już dokładnie do jakiego piłkarza, no ale gdyby podał, to ten zawodnik miałby sytuację stuprocentową. A co zrobił Maciej Rosołek w tej sytuacji? Wywrócił się, więc myślę, że te dwie sytuacje tak idealnie obrazują to, jak wyglądało to spotkanie. No ale tak może bardziej na poważnie, to generalnie zasłużone 3 punkty Legii, ale nie było to też wybitne spotkanie drużyny z Warszawy. W mojej opinii z przodu zagrali bardzo kiepsko, bez polotu, bez pomysłu, często na stojąco, no ale Warta była jeszcze słabsza i udało jej się ostatecznie pokonać. Ja generalnie najbardziej chciałbym za to spotkanie wyróżnić Ziółkowskiego, o ile się nie mylę Jana. Tak. Jan Ziółkowski, to też Jana. Warto wspomnieć, bo to był zawodnik, który debiutował w tym spotkaniu i prawdopodobnie może przełamie ten trend w Legii, jaki w ostatnim czasie wyglądał, gdzie ci bardziej, można powiedzieć, utalentowani młodzieżowcy odchodzili do innych klubów Ekstraklasy czy pierwszej ligi, żeby w ogóle dostawać jakiekolwiek szanse, ponieważ Legia wolała grać tym, co ma, tym, co ograne, tym, co doświadczone, no a nie zawsze to wychodziło na ich przykład. Capuadi, Pankow, Ribeiro, Burch, nawet Jędrzejczyk czy Augustyniak robili mnóstwo w tej rundzie i w tym sezonie błędów, których no miały prawo się zdarzyć, ale no nie chodzi mi o to, żeby tu nagle wywalać każdego z nich, tak? Ale też chodzi o to, że brakuje mi w Ekstraklasie czasami czegoś takiego, żeby ci piłkarze młodsi wchodzili coraz częściej, żeby to jakoś może niekoniecznie rzucać się na głęboką wodę, ale żeby dać im po prostu jakąkolwiek szansę w przypadku takich chociażby takich pauzy, takich kłopotów kadrowych, jakie ma na przykład Legia właśnie z Jędrzejczykiem teraz pauzującym, czy z kontuzjowanym i Augustyniakiem i Burchem. Po prostu brakuje mi czegoś takiego. Ziółkowski się obronił, zobaczymy, czy w meczu z Zagłębiem też zagrał. Wydaje mi się, że może tak nie być, ale zobaczymy. No więc właśnie tutaj Ziółkowskiego chciałbym wyróżnić za bardzo pewną postawę w defensywie. Nie był to może jakiś występ, że już tutaj trzeba wdrożyć mu jakąś wielką karierę, no ale jak na to, że pierwszy raz grało 90 minut na poziomie Ekstraklasy, to zaprezentował się naprawdę dobrze. Fajną zmianę też dał Kendry Mzyba, piłkarz, który myślę, no chyba nie zostanie na stałe w Legii Warszawa, no ale miał chociaż ten jeden dobry występ na swoim koncie w barwach Legii, więc no za dużo o tym spotkaniu po prostu powiedzieć nie można. Był to taki mecz totalnie bez historii. No a odpowiadając na twoje pytanie, czy Warta się utrzyma, to myślę, że może być o to bardzo ciężko, bo tak jak już tutaj sobie wspomnieliśmy przy okazji innych meczów, no ja uważam, że Jagiellonia wygra to spotkanie, a przy obecnej formie Lecha nie zdziwiłbym się, gdyby Korona zdobyła 3 punkty, no a w takiej sytuacji, jak dobrze wiemy, Warta spadnie do strefy spadkowej, więc myślę, że ta szansa na spadek jest dosyć duża. No ja się z tą zgadzam, mimo że nie życzę sobie i ogólnie Warcie też tego spadku, no może tu wyjść naprawdę no nieoczekiwana sytuacja wbrew pozorom, bo Warta mimo wszystko była kandydatem do tych miejsc 11-14, może nawet 8-14,
żeby tak już to idealnie, tak może lepiej powiedzieć po prostu, bo Warta gdzieś przez te ostatnie lata była tym średniakiem ekstraklasy, czy tego ktoś chciał, czy nie. Tak czy inaczej, temat Warty, temat Legii, temat prawdopodobnie spadku też już jest za nami, ponieważ przed nami dwa spotkania, które właściwie no jednym dało utrzymanie, a reszcie zespołów, które w tych grały, no albo grały o nic, albo grały o europejskie puchary, ale że no nie wygrały, nie zdobywając nawet jednej bramki, to z tymi pucharami się też pożegnali. Krakowia, Raków Częstochowa, idealny przykład na meczu w tym sezonie Ekstraklasy, gdzie no zespół może nie, że niekoniecznie słabszy, w sensie jeżeli chodzi o Krakowie, powiedziałbym, że nawet była lepsza, mimo tego, że miała 42% celnych podań w całym spotkaniu. No to jednak od Rakowa Częstochowa musimy wymagać trochę więcej i gdzieś ta degrengolada, która w ostatnim czasie w Częstochowie ma miejsce, ten cały miszmasz, ten cały no, rozgarbiarz, no można by używać każdego słowa, nawet tych niecenzuralnych, tych brzydkich, to i tak tego, co się dzieje w Rakowie obecnie w strukturach klubu, jest no naprawdę ciężko to opisać. I to, co teraz dzieje się w gabinetach, między innymi po tym, jak Marek Papszun po właściwie dogadaniu się już wstępnym z Michałem Świerczewskim w sprawie kontraktu w Rakowie Częstochowa jedzie do Ferencvarosu podpisywać umowę, no to już jest naprawdę szczyt wszystkiego, w szczególności, że też nastąpił delikatny podział w zarządzie po tym, co się właśnie dzieje z Markiem Papszunem. Tak czy inaczej, wracając do spotkania, powiem tak, no Krakowia ustawiła się na kontrę, Krakowia czekała, aż Raków będzie miał piłkę i po prostu ją przejmie, pójdzie z szybkim atakiem, no i po prostu strzeli gola. Tak się też zdarzyło, dobrze się bronili krakowiacy, dobrze też wyglądali właśnie pod względem motorycznym, pod względem piłkarskim, mimo tych niecelnych podań też, no właściwie Raków Częstochowa miał tą, jak to Dadan Kowacewicz powiedział w przerwie w wywiadzie dla Kanal Plus, to chyba będzie najlepsze określenie, że Raków tą piłkę miał, ale no nic z tego nie miał i jakby po prostu czysto teoretycznie miał wszystko w swoich rękach, tym samym też w końcówce pierwszej połowy Rakoczy przedarł się pod bramkę, dostał podanie idealne, wkręcił ziemię kilku piłkarzy zespołu z Częstochowy, oddał strzał wybroniony z linii bramkowej przez bodajże Rakowicana, dobitka z bliska Kalmana. No 1-0 i to niewygodna dla Rakowa Krakowia, z którą ani razu bodajże, jeżeli teraz się nie mylę, Raków po powrocie do Ekstraklasy nie wygrał. No, okazało się, że najprawdopodobniej będzie po raz kolejny taki scenariusz, że to pasy wyjdą z tego starcia zwycięsko. Po przerwie dużo się nie zmieniło, to Krakowia cały czas czekała, Krakowia cały czas liczyła na te swoje pojedyncze szanse. Wyczekała w końcu Raków, Rakoczy wyszedł sam na sam z Zlatanem Kovacevicem i przelobował golkipera z Serbii. 2-0 i takim wynikiem też już mecz się skończył. Raków poza sytuacją Cwnacza z bliska, którą obronił Chroszczo, no nie miał kompletnie nic i to, że przegrał to spotkanie, to tylko z własnej winy, tylko z powodu tego, jak w tym spotkaniu wyglądał. Nic specjalnego tutaj Częstochowiania nie pokazali. No i to jest mimo wszystko też wstyd dla Rakowa, że z zespołem, który no można powiedzieć, że kręci, wykręca statystykę 42% celnych podań przez 90 minut spotkania, nawet ponad z doliczonym czasem gry, no to jest po prostu wstyd. No jakkolwiek Krakowia dobrze się nie ustawiła, miała plan na to spotkanie, to jakkolwiek ta statystyka pokazuje, że no jednak to spotkanie idealne nie było i Raków powinien ten mecz po prostu przepchnąć, wygrać go w jakikolwiek nawet najbrzydszy sposób. Nie zrobił tego. Krakowia utrzymuje się w lidze i w tej chwili Raków jest w bardzo kiepskim położeniu, w szczególności, że prawdopodobnie nie będzie Marka Papszuna, że prawdopodobnie tutaj też dojdzie do tego podziału, no bo i też Samuel Cardenas, mimo że miał być świetnym dyrektorem sportowym, też powstawały programy o nim specjalne w różnych mediach przy jego przyjściu, bo to rzeczywiście było duże nazwisko, szef, można powiedzieć, scoutingu w belgijskim Chęcie, jeżeli teraz się nie mylę tego z Chękiem, oczywiście chodzi o Chęt, bo to on sprowadzał Gifta Orbana do zespołu z Belgii. No to co by nie mówić, to było duże nazwisko, nie podoba się jednak jemu wizja klubu Michała Siewczewskiego, któremuś też się za bardzo nie rozjeżdżają się te wizje też z Wojciechem Cyganem i ogólnie też można byłoby to wszystko, tak można powiedzieć, w tej chwili kontrastować, można powiedzieć, przyrównać.
Nie będziemy tego robić w tej chwili. Parę już nazwisk trenerskich przewija się w, nie tyle co w przestrzeni medialnej, a w gabinetach. Nie będę teraz tego wyjawniał. Tak czy inaczej, Raków Częstochowa przegrywa z Krakowią, Krakowia się utrzymuje, w Rakowie po prostu jest nieciekawie. A co ty, Mateusz, powiesz o tym spotkaniu i czy twoim zdaniem rzeczywiście Raków jest w tej chwili w takim okresie przejściowym, który może doprowadzić ich mniej więcej do środka tabeli, czy rzeczywiście mogę tutaj przesadzić? Zaczynając od samego spotkania, no to już tutaj wspomniałeś o tych 42% celnych podań. No ten mecz to była jakaś totalna anomalia, bo zespół, który miał mniej niż połowę podań celnych, podań, które trafiały do adresata, oraz drużyna, która miała tylko 20% posiadania piłki, więc no, ja osobiście nie wiem, czy spotkałem się w tym sezonie z tak niskim wynikiem posiadania piłki. I właśnie drużyna z takimi statystykami robi, sugerując się statystyką oczekiwanych bramek, 2,7 XG, więc no, jest to jakaś totalna anomalia, ale też pokazanie, że gra na przetrzymanie piłki, gra na tysiące, na setki podań oraz próba gdzieś uśpienia czujności rywala. Tutaj mówię oczywiście o stylu gry Rakowa, stylu, jaki przybrał na to spotkanie, że taki styl no, nie do końca jest w 100% skuteczny, bo mimo, że to oni przez zdecydowaną część spotkania mieli piłkę przy nodze i gdzieś tam kręcili się wokół pola karnego Krakowi, no to stworzyli sobie zdecydowanie gorsze sytuacje, aby objąć prowadzenie, aby zdobyć jakieś punkty w tym spotkaniu. I choć no, może ktoś mógłby powiedzieć, że właśnie ze względu na te statystyki Krakowia nie zasłużyła na 3 punkty, to ja uważam, że ten komplet punktów dla drużyny Pasów jest zasłużony, bo po prostu w swoich kontratakach byli bardzo skuteczni. Przede wszystkim tutaj myślę, Benjamin Kalman zasługuje na wyróżnienie, bo to jak naciskał defensywę Rakowa, jak nie dawał im spokoju w każdej sytuacji, kiedy wychodził z piłką z własnego pola karnego, to zasługuje na uznanie. Nawet była tam jedna taka sytuacja, że wyszedł jeden bodajże na 5 zawodników Rakowa, a ostatecznie wyszło, że wywalczył z tego rzut rożny, więc jest to godne pochwały. I no, o tym spotkaniu myślę, że jakoś szczególnie się tutaj nie ma co rozwodzić. A odpowiadając na twoje pytanie, czy Raków zmierza ku środkowi tabeli, no to ja myślę, że jeszcze z tak pochopnymi wnioskami bym nie wychodził, choć jest to oczywiście jak najbardziej możliwe, bo dobrze wiemy, co się dzieje w drużynie z Częstochowy, ale nie zapominałbym też, że kryzys można by ogłosić w większości drużyn w lidze, jakby nie patrzeć. Z czołówki, no to myślę, że może jedynie Jagiellonia, choć no nie ukrywam, nie do końca wiem, jak wygląda ich tam sytuacja za ścianami w strukturach klubu, to myślę, że tak no w ostatnich latach jedynie może Jagiellonia nie miała jakichś takich większych problemów, jeśli chodzi o drużyny z czołówki, więc nawet jeśli Raków nie grałby jakoś dobrze w przyszłym sezonie, nie ściągnąłby by odpowiednich piłkarzy, by walczyć o jakieś najwyższe cele, to ta słabość reszty drużyn może im nie pozwolić na to, aby spadli na jakieś absurdalnie niskie miejsce czy do środka tabeli, tylko że wraz z resztą ligi będą po prostu beznadziejni i gdzieś się będą tam kręcić wokół czołowych lokat. Więc no, osobiście nie powiedziałbym zdecydowanie, że Raków będzie dołował tylko w dół, jeśli chodzi dołował tylko w dół. No, dołować można tylko w dół, no ale wiadomo, o co chodzi, że no, nie wyrokowałbym już teraz, że Raków będzie notował regres w przyszłych sezonach, no ale jest to jak najbardziej możliwy scenariusz. Dobrze, no także jeżeli chodzi już o to spotkanie Krakowi z Rakowem, no to już tyle. Przejdziemy do spotkania ostatniego, które zostało nam do omówienia. Mecz ulubionej drużyny Mateusza, czyli Pogoni Szczecin ze Stalą Mielec.
w Mielcu w słoneczne, piątkowe, właściwie już nawet nie tyle z popołudnia, można powiedzieć, że piątkowy wieczór. No to tak czysto teoretycznie, zaczynając wstępem do tego spotkania, powiedziałbym, że czysto teoretycznie ten mecz ciągle był dla Pogoni meczem o coś, o puchary, ale w praktyce wyglądało jak mecz o nic. Właściwie Stal miała lepszy początek, Stal gdzieś napierała, gdzieś wyłączyła tą lewą stronę Pogoni, gdzie Kamil Grosicki zazwyczaj robi różnicę i w tym meczu też starał się, mimo tej swojej gorszej dyspozycji w ostatnich meczach, gdzieś podnieść tą Pogoń do góry. Też nieoczekiwanie Kasper Smoliński wyszedł na lewej stronie defensywy, a nie Leo Bobrzes. Mimo tych ostatnich gorszych spotkań, w końcu Bobrzes mógł wyjść na tej pozycji swojej dla siebie optymalnej. No i ostatecznie Jens Gustafsson postawił właśnie na Kacpra Smolińskiego, który w okresie przygotowawczym przed sezonem był na tej pozycji testowany jako zmiennik dla Leo Kutwisa. Ostatecznie, jeżeli chodzi o to spotkanie, Smoliński może chyba je zapisać jednak na plus niż na minus. Ostatecznie też trzeba wziąć to pewną poprawkę, bo na początku meczu miał problemy ze prawą stroną Stali Mielec, która no może nie stwarzała jakiegoś ogromnego zagrożenia, ale potrafiła raz na jakiś czas coś zdziałać. No i gdzieś ta pierwsza połowa była takim wyrównanym meczem, gdzieś gdzie obie drużyny miały swoje sytuacje, ale no, było coś ciekawego, no nie powiedziałbym. Właściwie taką jedną sytuacją, która mogła być pewnego rodzaju ciekawsza, to była ta sytuacja, kiedy Igor Strzałek wychodził sam na sam, powinien wyjść sam na sam z Walentynem Kożokaru, po tym jak Smoliński wspomniany stracił piłkę na środku boiska nieodpowiedzialnie po rzucie rożnym, będąc ostatnim zawodnikiem. Smoliński ostatecznie dogonił Strzałka, więc sytuacji z tego nie było. A w drugiej połowie to grała właściwie tylko Pogoń. No, napierała, gdzieś też sytuacje były, ale fenomenalny był tego dnia Mateusz Kochalski. Praktycznie wszystko, co leciało w okolice bramki Stali Mielec wybronił. No i to on wybronił Stali ten punkt. Ten punkt, który no, nic w tej chwili praktycznie nie znaczy dla Stali, ale wiemy, że gdzieś w obecnym sezonie Stal utrzymała się w tej ekstraklasie po raz pierwszy tak szybko, gdzie poprzednie trzy sezony, właściwie no tak, całe trzy sezony, cały czas do samego końca nie była tego utrzymania pewna w żadnym momencie ani razu. Teraz jest już wszystko pozamiatane. Mecz w Łodzi w ostatniej kolejce na stadionie UKS-u jest meczem o nic, tak samo jak meczem o nic już był właściwie mecz z Widzewem rozgrywany no już trochę czasu temu, bodajże w 27, 28 kolejce Widzew przyjechał do Mielca na spotkanie ze Stalą. No to od tamtego momentu mniej więcej Stal już jest utrzymana i brawo dla nich za to, że udało się w końcu ten team zmontować, utrzymać go w okienku zimowym, a także dopiąć swego, mimo że tej pozycji wyższej mimo wszystko może nie być, ale najważniejsze było w tej chwili utrzymanie tak szybko, jak to się stało w chwili obecnej. A Pogoń pozbawiona brakiem pucharu, Pogoń pozbawiona brakiem europejskich pucharów, po raz pierwszy od sezonu 19-20 Pogoń w europejskich pucharach nie będzie nas reprezentowała, co najmniej w eliminacjach, oczywiście tylko w eliminacjach, bo wiemy, że Pogoń w fazie grupowej, czy też teraz w fazie ligowej, no nie miała okazji grać. No i to też może zwiastować, no trochę można powiedzieć, zjazd Pogoni, taki już, jeżeli chodzi o zespół. Zespół, który walczył o najwyższe cele w ostatnich latach, może być teraz średniakiem. Prawdopodobnie odejdzie Wahan, prawdopodobnie odejdzie Kulubis, prawdopodobnie odejdzie też Walkwist. Nie wiadomo, czy będzie Kutwist, nie wiadomo, czy będzie Ulwersztat. Co zrobi Kamil Grosicki, czy zdecyduje się grać dalej w Pogoni, czy już powie, żeby to odpuścić i pójść gdzieś, nie wiadomo gdzie, czy skończyć karierę, czy ewentualnie nawet gdzieś spróbować swoich sił gdzie indziej. Tego też nie wiemy. Wiemy tyle, że Pogoń w tej chwili no, w meczu z Górnikiem nie gra o nic, a tak naprawdę już nie wiadomo, co z tą Pogonią się może wydarzyć. Mateusz, wiem, że tego meczu nie oglądałeś, więc z racji tego, że był on taki no, średni, to Cię o niego nie spytam, ale spytam Cię właśnie o czym wspomniałem na końcu. Czy spodziewasz się, że Pogoń wyprzeda połowę swojego składu i będzie gdzieś walczyć bardziej o środek tabeli niż o te najwyższe cele? Czy to jest koniec tej wielkiej Pogoni, w cudzysłowie wielkiej Pogoni z ostatnich sezonów? Tak, no meczu niestety nie miałem okazji oglądać, choć niestety z tego względu, że staram się oglądać wszystkie spotkania, a ostatecznie może niestety, bo z tego co słyszę, z tego co widziałem tam różne komentarze czy skróty, no to raczej wiele nie straciłem.
Odpowiadając na twoje pytanie, czy Pogoń wyprzeda połowę składu, no to ja się osobiście tego bardzo mocno obawiam i uważam, że jest na to dosyć spora szansa, bo jedna kwestia to jest to, że Pogoń musi sprzedać zawodników, aby tam tabelki w Excelu się zgadzały, więc piłkarze chociażby pokroju Bichachciana, no myślę, że odejście Wahana jest tutaj... Że na to odejście jest chyba największa szansa, no, że więc piłkarze pokroju Bichachciana czy Kulurisa, czy dajmy na to nawet może Wachquista, bo no, jak dobrze wiem, jest to reprezentant Szwecji, więc chętnych na pewno się na tego piłkarza by znalazło, więc myślę, że tacy piłkarze mogą po tym sezonie odejść właśnie przede wszystkim dlatego, że w Pogoni musi się zgadzać w Excelu, ale też dlatego, no, że są to piłkarze z raczej dosyć dużymi ambicjami, no a Pogoń w tym sezonie pokazała, że nie jest drużyną, w której mogą oni te ambicje w pełni realizować, a w następnych rozgrywkach w przyszłym sezonie raczej nie ulegnie to znaczącej poprawie, o ile w ogóle ta poprawa będzie. Więc myślę, że w lato czeka nas wyprzedaż w Pogoni, że kilku kluczowych zawodników odejdzie i na to jestem generalnie gotowy, ale najbardziej obawiam się tego, czy będą jakieś konkretne wzmocnienia. No, nie oczekuję tutaj, że przyjdą piłkarze pokroju chociażby właśnie Kulurisa, czy Wahana, czy Kutrisa, którzy w tych ostatnich latach przyszli do Pogoni i świetnie się w niej odnaleźli. Tylko spodziewam się, że będą to raczej zawodnicy pokroju piłkarzy, którzy no, będą w stanie dać coś Pogoni, ale na pewno nie będą to zawodnicy, którzy pomogą tej drużynie walczyć o najwyższe cele, więc tutaj wspomniałeś o tym, czy może być to koniec wielkiej Pogoni. No, myślę, że jest na to jakaś szansa, ale pocieszam się tutaj też tym samym argumentem, co wspomniałem przy okazji Rakowa Częstochowa, że Pogoń nie jest jedyną drużyną w lidze, która ma obecnie jakiś kryzys i być może skorzystają na tym, że w przyszłym sezonie również ta liga nie będzie jakaś szczególnie mocna, jeśli chodzi o czołówkę i da to jakieś wyższe lokaty, aczkolwiek jestem już gotowy na to, że Pogoń w przyszłym sezonie również również może sobie nie zagwarantować europejskich pucharów, tylko będą to lokaty niższe niż czwarta pozycja. No, jest teraz bardzo ciężki okres no przede wszystkim myślę kibicami klubu, bo no wiadomo, dla zarządu też na pewno nie będą to łatwe miesiące, no ale nie ma co ukrywać, że zarząd jest no, bardzo mocno winny temu, w jakim stanie obecnie znajduje się Pogoń, więc przede wszystkim będą to trudne miesiące dla kibiców, którzy no, niewiele mają w tej kwestii do powiedzenia, bo dobrze też wiemy, że prezes Mroczek nie za bardzo bierze pod uwagę to co mówią osoby z zewnątrz, tylko trzyma się uparcie swojego zdania, no a widzimy, do czego to doprowadziło Pogoń. Więc no, myślę, że przyszły sezon, być może dwa, być może trzy, będą dla Pogoni okresami, no mam nadzieję, przejściowymi, a nie raczej schyłkowymi. Ale no myślę, że Pogoń i pod względem kibicowskim, i pod względem obiektów, jakie tam udało się wybudować, czy akademii, czy tutaj no nawet ogólnie całego potencjału województwa, bo jak dobrze wiemy, no w tym sezonie, w przyszłym sezonie już będziemy mieli jako województwo zachodniopomorskie trzy drużyny na poziomie trzech najwyższych lig w Polsce. Więc piłka tutaj w regionie też się wzmacnia, no więc Pogoń jako klub ma ogromny potencjał i jakoś no, nie wyobrażam sobie tego, aby kończyła chociażby jak Wisła Kraków, no choć wiemy, że piłka
jest przewrotna i ja tutaj mówię to z perspektywy kibica, więc wiadomo, że nie postawiłbym aż takiego wyroku na swoim klubie, no ale myślę, że Pogoń prędzej czy później do walki o najwyższe cele w Ekstraklasie się znowu włączy, no ale raczej na pewno nie nastąpi to w przyszłym sezonie, tylko będzie to taki sezon mocno, mocno przejściowy i usytuowany być może, i mam nadzieję, grą piłkarzy z Akademii, bo zawodnicy chociażby jak Paryzek czy Kotrzakowski pokazują, że są w stanie dać więcej niż piłkarze jak chociażby z Zachowić. I myślę, że właśnie przy tej sytuacji, kiedy Pogoń musi wyprzedawać piłkarzy, to osoby w klubie zdecydują, aby częściej po prostu stawiać na zawodników z Akademii. Mówię tutaj osoby w klubie, bo mam nadzieję, że Gustafsson w przyszłym sezonie już nie będzie, tylko będzie to jakiś inny trener. No w tym momencie myślę, że ciężko jest wskazać, kto by to mógł być, ale przede wszystkim mam po prostu nadzieję, że nie będzie to już Szwed. Jeżeli chodzi tak już o stricte nasze może peryferia. Tak, peryferia. Jeżeli chodzi o nasze takie można upodobania kibicowskie, to możemy sobie piątkę w tej chwili zbić, bo Lech być może też będzie szorował może nie dno ligowej tabeli, ale będzie już spuszczał powoli z tonu i gdzieś te dobre sezony za Lechem. Pogoń też mi się wydaje, że być może to jest jeden z tych ostatnich sezonów, gdzie Pogoń rzeczywiście na chwilę obecną, bo kto wie, czy w dalszej przyszłości Pogoń nie wróci do tych sukcesów, jak mówiłeś, w cudzysłowie sukcesów, czyli czwarte miejsce, trzecie miejsce co roku, kto wie, Pogoń ma na to potencjał, ale w najbliższym czasie coś czuję, że razem z Lechem będzie ta równia pochyła w dół. Mimo, że Lech nie ma aż takich problemów jak Pogoń, to być może będzie to też wyglądało tak jak wygląda to w tej chwili obecnej, tylko że z gorszymi składami personalnymi, czyli też z gorszym wynikiem w niektórych spotkaniach. No ale tak już kończąc tą dyskusję, kończąc tą rozmowę, kończąc to podsumowanie, chciałem podziękować wszystkim widzom Słowesa Podcastu za to, że przez ten cały sezon nas słuchaliście i życzyć jeszcze, znaczy nie tyle życzyć, a zachęcić Was jeszcze do słuchania kolejnych odcinków, no bo jeżeli chodzi o podsumowanie kolejki takie typowe, które robiliśmy co tydzień, to jest nie tyle co koniec takiego typowego podsumowania, jeżeli chodzi, czy co tobie też jest to koniec, jeżeli chodzi o ten sezon, jak i ogólnie o taki format podsumowania sezonu, to już się od nowego sezonu zmieni, od teraz to już nie będzie wyglądało tak samo, może pojedyncze odcinki, kiedy będzie trzeba, będzie wymagała taka sytuacja, żeby po prostu usiąść do komputera i nagrać z mikrofonem o wszystkich spotkaniach, to my to będziemy robić w taki sposób jak teraz słyszycie, ale wszyscy wiemy, jak ten format po prostu nie jest idealny i nie jest też zbyt dobry. Miejmy nadzieję, że po prostu on tym razem przysporzył Wam trochę przyjemności słuchania i rzeczywiście dobrze się tego słuchało. Dziękuję Wam za te wszystkie ponad 50 odcinków w tym sezonie, to jeszcze i tak nie jest koniec, podsumowanie sezonu już zaraz w przeciwieństwie do największych stacji telewizyjnych i największych mediów planujemy, tak jak w zeszłym roku, zrobić podsumowanie oddzielne dla każdego zespołu w Ekstraklasie, tak żeby z kibicami, z osobami kręcącymi się wokół danych klubów porozmawiać na temat tego, co działo się w ich zespole przez ten cały sezon. I zobaczymy, co w tej chwili, jak to wyjdzie. Miejmy nadzieję, że wszystko wyjdzie dobrze. Jeszcze raz dziękuję Wam wszystkim za oglądanie, za to podziękowanie, za te... przepraszam też pewnie za to, że momentami odpływałem i trochę za długo gadałem, jak na przykład teraz, albo przy okazji Pogoni. Trochę mogło to wyjść zbyt długo. Muszę starać się kontrolować, żeby to wychodziło trochę krótsze, ale to już w takim razie nie będę przeciągał. Dziękuję. Michał Wawrzyniak z PBSa Podcast żegna się z Wami. Ze mną był dzisiaj Mateusz Perek, Matchday.pl. Dziękuję Ci, Mateusz, że byłeś ze mną. Dzięki wielkie. Wcześniej byli też z nami także Filip Rukielewicz z MKSZagłębia.pl, a także Dominik Stachowiak, komentator GB Vision, Radia Gol, a także podcast po komentatorsku. Z tego miejsca dziękuję Wam jeszcze raz bardzo za ten cały sezon, zapraszam na podsumowanie sezonu, zapraszam na nowe formaty, które być może będą się pojawiać już w najbliższym czasie, jakieś pomysły w głowie są, czy będą zrealizowane, mam nadzieję, że tak, potencjał pod to jest, więc i po prostu zapraszam w tej chwili na nasze następne produkcje. Dziękuję, do usłyszenia następnym razem, cześć i trzymajcie się dobrze i życzymy też miłej 34. kolejki, oby jak najmilszej i jak najprzyjemniejszej do oglądania dla Was.
Do usłyszenia, na razie, cześć, trzymajcie się, siemanko.